Witam Państwa na pierwszej debacie organizowanej tutaj w Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia poświęconej stricte młodzieżówkom, w której wezmą udział przedstawiciele organizacji młodzieżowych oraz młodzi politycy zaangażowani w życie społeczno-polityczne naszego kraju. Dzisiaj, jako że od kilkunastu dni przez ostatnie tygodnie debatę społeczno-polityczną zdominowały w pewnym sensie wydarzenia dotyczące strajku rolników, protestu rolników, wiele innych bardzo ważnych wydarzeń, ale jako my, przedstawiciele tutaj młodego pokolenia, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na projekty Ministerstwa Edukacji dotyczące zmian w systemie nauczania. Zmiany, które zaproponowała pani Barbara Nowacka, są z wielu perspektyw kontrowersyjne, tym niemniej znajdują także w społeczeństwie bardzo wielu zwolenników. Ja nazywam się Arkadiusz Jabłoński i dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa tę debatę, a moimi gośćmi są Julia Najmark z Młodej Lewicy. Wielkie brawa. Michał Błaszczak z Młodych dla Wolności. Szymon Bednarczyk, sekretarz generalny Młodych Nowoczesnych. Filip Olszewski z Platformy Obywatelskiej, najmłodszy kandydat do Rady Miasta w mieście Suwałki. Rafał Buca z Młodzieży Wszechpolskiej. Bolesław Orzechowski, Młodzi Socjaliści PPS. Adrian Orłów, Innowacja Generacja oraz założyciel MyPolitics. Oraz Adrian Góra, Stowarzyszenie Koliber. Dobrze, pierwsze pytanie, jakie skieruję do dzisiejszych naszych gości, będzie dotyczyło pomysłu, jaki przedstawiła pani minister Barbara Nowacka, ale także o którym dosyć sporo mówił pan premier Donald Tusk, mianowicie pomysł likwidacji prac domowych. Jest to pomysł kontrowersyjny, powoli niektórzy przedstawiciele w ministerstwie zaczęli się z tego pomysłu wycofywać. Tym niemniej no, ciągle pozostanie on w orbicie zainteresowań ministerstwa, no i też potencjalnych zmian w systemie edukacji. I teraz pytanie do moich gości brzmi tak, czy popieracie ten pomysł likwidacji prac domowych, jaki macie do niego stosunek? Jako pierwszą odpowiedź poproszę przedstawicielkę Młodej Lewicy, Julię Najmark. Dobrze, ja się odniosę do propozycji ministry Nowackiej następująco. Uważam, że jest to dobry pomysł, aczkolwiek trzeba go troszeczkę inaczej przeprowadzić. Przede wszystkim trzeba najpierw zacząć od odchudzenia podstawy programowej, dopiero potem zająć się tematem prac domowych. Chodzi o to, że podstawa programowa w obecnej jej kształcie jest po prostu przepakowana i nauczyciele nie zdążają z realizacją programu. I to jest tak naprawdę główne zadanie prac domowych obecnie, przy obecnej objętości podstawy, żeby zdążyć przerobić cały materiał, żeby zdążyć go utrwalić, powtórzyć w domu i tak dalej. Dlatego, że nie ma na to miejsca w godzinach lekcyjnych. Ja osobiście jestem za rozwiązaniem bardzo podobnym do tego, które stosuje Finlandia, czyli za kompletnym usunięciem prac domowych w klasach 1-3, dlatego, że to są po prostu małe dzieci, które uważam, że prace domowe w klasach 1-3 są przede wszystkim zadaniem dla rodziców, a nie zadaniem dla dzieci, dlatego że, umówmy się, dzieci w tak młodym wieku nie są w stanie skupić swojej uwagi w takim stopniu, jakim oczekują tego pracy domowe na tak długi czas. Finlandia stosuje w wyższych klasach prace domowe, aczkolwiek w dużo mniejszym wymiarze niż w Polsce. W Polsce, według badania PISA z 2012 roku i 2018 roku, uczniowie spędzają statystycznie nad robieniem prac domowych 8 godzin w tygodniu. To jest dodatkowy dzień nauki tak naprawdę. To jest tak, jakbyśmy chodzili do szkoły również w soboty nadal. Po prostu uważam, że szkoła jest miejscem do nauki, a dom powinien być przede wszystkim miejscem do odpoczynku. I w momencie, w którym poświęcamy 8 godzin w tygodniu z naszego wolnego czasu na robienie prac domowych, to jest to zdecydowanie za dużo. Nie mówiąc o tym, że za duża ilość materiału, który trzeba przerobić samemu w domu, sprawia, że uczniom tym bardziej po prostu nie są zmotywowani do tego, żeby do tego podchodzić. I jeżeli jest tego za dużo, tym bardziej są chętni, żeby stosować różnego rodzaju formy oszustwa, na przykład stosowanie obecnie czatu GPT, bardzo popularnego, albo tradycyjne odpisywanie od kolegów, że tak powiem. Do czego się jeszcze chciałam odnieść? Do tego, że
Że jakby, dlaczego odniosą się do Finlandii? W Finlandii uczniowie, tak jak mówiłam, mają pracę domową, aczkolwiek poświęcają na nie o wiele więcej czasu, statystycznie 3 godziny w tygodniu. Według badania PISA, na które się wcześniej powoływałam, mają oni lepsze wyniki od nas w nauce, które są właśnie bardzo jakby, są one bezpośrednim przełożeniem tego, że spędzają mniej czasu na nauce, zwłaszcza mniej czasu w domu, statystycznie mniej o 12 godzin, co jest no, dużą ilością czasu i jak widać, nawet jeżeli byśmy poświęcali mniej czasu na prace domowe, nadal osiągalibyśmy bardzo wysokie wyniki. Uważam, że prace domowe są potrzebne jak najbardziej, aczkolwiek nie aż w takiej ilości, jakiej mamy je obecnie i trzeba by było jakoś regulować to. Trzeba by było wprowadzić sposób na to, aby zmniejszyć ilość prac domowych, żeby zmniejszyć przede wszystkim ilość czasu, który poświęcają uczniowie na odrabianie lekcji w domu. Czy do czegoś jeszcze chciałam się odnieść? Nie wydaje mi się, to by było na tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Michał Błaszczak, Młodzi dla Wolności. Dziękuję bardzo. No jeżeli chodzi o sam pomysł zakazu prac domowych, no to jest absurdalny i bardzo dobrze, że z tego się ukradkiem wycofuje ministerstwo. A prawda jest taka, że o tym, jak wygląda edukacja w szkole, powinni decydować rodzice i to, czy praca domowa jest w danej szkole, czy jej nie ma, no to powinno być decydowane indywidualnie. W każdym przypadku, w każdej szkole powinno się to kształtować oddolnie. I tutaj no, nie ma jednego jakby odgórnego rozwiązania. No najlepszym sposobem na usprawnienie edukacji jest po prostu prywatyzacja szkolnictwa, wprowadzenie bonu edukacyjnego, który pozwoli właśnie rodzicom mieć wpływ realny na to, czego są uczone ich dzieci. I tu ostatnimi czasy coraz bardziej popularna jest też nauczanie domowe, które jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, a nie uczestnictwo w pruskim systemie edukacji, który kształci bardziej robotnika niż osobę zaradną, przedsiębiorczą, która potrafi sama decydować o swoim losie, sama sobie układać program dnia, tylko czeka, aż zostanie jej to narzucone z góry. I przez to mamy coraz częściej osoby niesamodzielne, większość społeczeństwa jest niesamodzielna, liczy właśnie na to, że czy to państwo, czy ktoś się nimi zaopiekuje. Natomiast przykłady z nauczania domowego pokazują, że osoby, które nauczały się w tym trybie nauczania, są właśnie bardziej przedsiębiorcze, bardziej samodzielne, bardziej kreatywne i także mają dużo lepsze wyniki w nauce. Więc no, ta kwestia powinna, tak jak mówiłem na początku, być regulowana oddolnie, a nie zakazywana przez ministra. Dziękujemy. Szymon Bednarczyk, Młodzi Nowocześni. No ja w przeciwieństwie do mojego przedmówcy myślę, że absurdem jest to, że prace domowe w tej chwili funkcjonują w obecnym systemie edukacji, bo one nie spełniają podstawowej roli systemu edukacji. Niekoniecznie przyczyniają się do rozwoju ucznia i tutaj bardzo dobrym przykładem jest to, że bardzo dobrym przykładem jest ta Finlandia, zakaz prac domowych w klasach 1-3 w Finlandii, które są w polskim i w ogóle w każdym państwie po prostu niepraktyczne. Taką pracę domową wykona rodzic, a nie dziecko, bo dziecko no nie jest jeszcze, dziecko w klasach 1-3 nie jest jeszcze na tyle zaradne, nie jest jeszcze na tyle rozwinięte, żeby te prace domowe po prostu samodzielnie wykonywać, więc to jest tak naprawdę nie praca domowa dla dziecka, a praca domowa dla rodzica. Jeśli chodzi o klasy wyższe, powyżej tej klasy trzeciej, no to również myślę, że tutaj częściowa przynajmniej rezygnacja z tych prac domowych ma jak najbardziej sens. Uważam, że to, co proponuje Ministerstwo Edukacji w tej chwili, ma sens i powinno zostać wprowadzone. No bo tak jak już mówiłem wcześniej, w tej chwili mamy coraz więcej narzędzi, które pozwalają unikać tak naprawdę wykonywania tych prac domowych. Wspomniany wcześniej również ChatGPT czy popularne spisywanie.
od kolegów, no tak naprawdę w żaden sposób nie... prace domowe wtedy w żaden sposób nie spełniają swojej roli. No i po prostu prac domowych być w tej chwili nie powinno. Nie są one praktyczne, nie są one potrzebne. No i druga sprawa to jest to, że razem z tymi pracami domowymi, razem z rezygnacją z tych prac domowych powinna iść głęboka reforma podstawy programowej, która powinna zostać dostosowana do współczesnych realiów. Dziękuję. Czy zgłaszał pan Michał ad vocem? Bardzo proszę. Znaczy, ja nie oceniam tego, czy prace domowe są potrzebne, czy nie. Uważam, że to jest kwestia indywidualna i powinni o tym decydować nauczyciele, ewentualnie szkoły. No, a jak też wspomniałem w swojej wypowiedzi, no, uważam za najbardziej skuteczny system edukacji jako edukację domową. No, to wtedy jest w zasadzie cały czas praca w domu, tak? To w sumie nie wiem, co mam dodać, bo... Dobrze. Także Filip Olszewski, młody działacz Platformy Obywatelskiej. Cześć wszystkim. Ja na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować gospodarzom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w tej debacie, bo edukacja to temat bardzo bliski mojemu sercu i jakże zawsze oczywiście aktualny. Pozwólcie, że ja rozpocznę od refleksji, dlatego że szkołę kończyłem już jakiś czas temu, ale wcale nie tak dawno i doskonale pamiętam, jak wyglądały realia uczniów w tej szkole. Ja swój dzień rozpoczynałem o godzinie 6:30, zaczynałem zajęcia o godzinie 8:00, kończyłem je o 15:00, wracałem do domu, jadłem szybki obiad, a następnie ciurkiem, ciągiem do godziny 19:00 czas spędzałem na zajęciach dodatkowych i korepetycjach. Wracałem do nich, po nich do domu i wtedy zasiadałem do lekcji i nauki na dzień następny. Tak ten dzień wyglądał od poniedziałku do piątku, w klasie maturalnej prawdopodobnie do niedzieli. I faktem jest, że prace domowe są doskonałą metodą na standardowego, tutaj wrzucam to słowo w cudzysłów, ucznia, który nie ma w sobie wystarczająco dużo samodyscypliny, żeby przysiąść samemu samodzielnie do nauki i rzeczywiście potrzebuje bata nad sobą w postaci nauczyciela, który tam stoi i go pogania, bo jak nie zrobisz, to będziesz nieklasyfikowany albo będziesz miał jakieś inne konsekwencje. Faktem jest też natomiast, że według badań Teams ponad 45% nauczycieli w Polsce deklaruje, że zadaje pracę domową swoim uczniom niemalże codziennie. I ja się bardzo cieszę, że mamy dzisiaj tutaj tę debatę i że ten punkt o pracach domowych został ujęty, bo rzeczywiście to było w 100 konkretach Koalicji Obywatelskiej, pani ministra Nowacka ten program rzeczywiście firmowała. Natomiast ja uważam, że nie ma większego sensu nad debatowaniem o samym sensie pracy domowej, tylko powinniśmy bardziej skupić się tutaj na rozwiązaniach i znalezieniu takiego złotego środka, który by nam wszystkim służył, który służyłby uczniom, nauczycielom i też przede wszystkim rodzicom, dlatego że pamiętajmy, że w dużej mierze prace domowe dla młodszych dzieci skupiają się przede wszystkim na rodzicach, którzy muszą przysiąść z tym dzieckiem albo wysłać go na dodatkowe zajęcia, żeby rzeczywiście dziecko ogarnęło ten materiał, bo oczywiście zdarza się tak, to nawet nie zależy od tego, czy uczeń jest zdolny, czy też nie. Po prostu jeden materiał rozumie się lepiej, drugi rozumie się gorzej, jest to rzecz zupełnie naturalna. Ja z tego miejsca też chciałbym wyraźnie zaapelować. Nie wiem, czy oglądają nas jacyś rodzice, czy też nauczyciele. Pamiętajcie, że uczniowie to też są ludzie. Oni też pracują z innymi uczniami, oni też przebywają w tym takim środowisku, w którym jest atmosfera bardzo pracowita i pamiętajcie, że oni też często wracają do domu zmęczeni, przebodźcowani i mają prawo do tego odpoczynku. Ja uważam, że osobom dorosłym oczywiście przysługuje pewne władztwo nad dziećmi, co też wynika z samej litery prawa, natomiast to też nie może być tak, że prace domowe zadawane w szkole będą wypełniały cały czas wolny ucznia, dlatego że uczeń po szkole musi mieć możliwość realizacji swoich pasji, chodzenia na zajęcia dodatkowe, takie, które mu się podobają, a niekoniecznie gdzieś tam po 10 godzinach matmy tygodniowo chodzić na dodatkowe jeszcze 2 w tygodniu na korki. Po prostu nawet niech ma czas na zwykłe wyspanie się i odespanie, bo to też jest naturalne i pamiętajmy, że dziecko powinno uczyć się przede wszystkim w szkole.
Ja uważam, że kluczem jest znalezienie takiego złotego środka i też tutaj chciałbym zaznaczyć, że Ministerstwo Edukacji w uzasadnieniu tych zmian, tutaj posłużę się notatką, bo nie znam tego na pamięć, stwierdziło, że te propozycje nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, czyli nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, lektur, przyswojenia określonych treści, słówek i tym podobne. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktycznych prac domowych. Miejscem, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności, jest przede wszystkim szkoła. I ja uważam, że tak samo jak kształcenie uczniów jest bardzo, bardzo istotne, tak samo kształcenie naszych nauczycieli cały czas jest bardzo, bardzo istotne i powinniśmy wypracować, ministerstwo powinno wypracować program skutecznego zadawania prac domowych, który będzie służył zarówno dzieciom, jak i rodzicom, jak i nauczycielom. Powinniśmy mieć też świadomość, że powinien istnieć pewien limit, jeżeli chodzi o te prace domowe, bo jeżeli uczeń przychodzi po szkole i ma pracę domową z biologii, chemii, matematyki, polskiego i następnego dnia musi nauczyć się jeszcze słówek na angielski i niemiecki, to w jaki sposób on ma znaleźć czas na naukę, nie mówiąc już tutaj o rzeczywiście czasie wolnym, który jest równoważny, równie ważny. Ponadto powinniśmy zastanowić się nad treścią tych prac domowych, bo prace domowe powinny służyć rozwijaniu kreatywności i w dobie dzisiejszego rozwoju właśnie wspomnianej już sztucznej inteligencji nie sposób jest zadać jakieś łopatologiczne zadanie, napisanie rozprawki, której temat, teza jest już znana od lat, bo podejrzewam, że moi rodzice pisali te same rozprawki, które ja pisałem później w liceum. Tylko sztuką jest w dzisiejszych czasach, żeby rzeczywiście dzieci rozwijać ku tej kreatywności, uczyć ich umiejętności miękkich, właśnie tak jak tutaj kolega powiedział, nawiążę do tej przedsiębiorczości, to powinny być tego typu sprawy. Powinniśmy być uczeni również pracy grupowej z innymi dziećmi, żebyśmy przede wszystkim rozwijali się też społecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rafał Buca, Młodzież Wszechpolska. Na początku pozwolę sobie odnieść się do tego, co powiedzieli moi przedmówcy szybko, zanim powiem to, co właściwie chciałem powiedzieć. Po kolei kolega z Platformy Obywatelskiej powiedział o tym, że bardzo często dochodzi do sytuacji, w której prace domowe się pokrywają, nawarstwiają. I jest rozwiązanie na to. Da się to rozwiązać, można to rozwiązać w prosty sposób, a mianowicie prowadzić edukację blokowo. Czyli w taki sposób, że nie wiem, kiedy czytamy Potop na języku polskim, to omawiajmy Srebrny wiek na historii. Kiedy omawiamy lalkę, to rozmawiamy też o pozytywizmie na historii i tak dalej. To pozwoli na to, że no, te prace domowe będą się dopełniać oraz to kształcenie będzie rzeczywiście kompletne i będzie się zazębiało. I to jest rzeczywista reforma. My rozmawiamy teraz o reformie edukacji, ale to, co dzieje się teraz w ministerstwie, to nie jest reforma edukacji, to jest jakieś pokazowe działanie i działanie z rzeczami, które są najbardziej widoczne i znowu skupiając się na rzeczach, które są widoczne, a nie na rzeczach, które są rzeczywiście ważne. Lektury szkolne, te prace domowe, to są kwestie, które tak naprawdę są jakimś elementem ideologicznej wojenki, a nie tego potrzebujemy w Polsce. Potrzebujemy rozwoju, potrzebujemy fachowców. Ludzie, mamy wojnę za wschodnią granicą i jeśli pani Barbara Nowacka w wywiadzie w Radiu Z mówi, że jej zdaniem 16-latkowie powinni mieć prawa wyborcze, no błagam was, nie powinni mieć praw wyborczych 16-latkowie, powinniśmy dążyć do jak największej profesjonalizacji, a nie infantylizacji polskiej polityki, powinniśmy kształcić fachowców, powinniśmy doprowadzić do tego, że ludzie będą jak najlepiej się rozwijać i, bo już zaczynam mówić o tym, co chciałem mówić, a jeszcze będę się dalej odnosił. Koleżanka z Lewicy i kolega z Nowoczesnej wspomniał o systemie fińskim, że w Finlandii młodzież jest mniej przeciążona, ma mniej godzin i tak dalej, jeśli chodzi o prace domowe. Według badań w krajach OECD, fińskie szkoły, dzieci z fińskich szkół spędzają mniej czasu na pracach domowych, ale dużo więcej czasu w szkole niż polskie dzieci. I jeśli to się zsumuje, to się praktycznie wyrównuje. Jeśli chodzi o polskie dzieci, w ogóle o prace domowe, nie wiem, czy przejrzeliście te badania, ale według właśnie tych wskaźników krajów OECD, polskie dzieci spędzają praktycznie najmniej czasu, jeśli chodzi o prace domowe. To jest naprawdę niedużo. Jeśli chodzi o czas w szkole, to mniej więcej w połowie stawki jesteśmy gdzieś tak jak Hiszpania. Więc no,
no nie spędzamy aż tak dużo czasu na tych pracach domowych, więc to nie sprawia, że no usunięcie ich jest czymś, co znacznie odciąży dzieci. Należy ułożyć sensowną podstawę programową, a nie myśleć o tym, żeby usuwać coś, co rzeczywiście utrwala wiedzę, uczy systematycznej pracy. Dzisiaj mamy wiele problemów, choćby psychicznych. Dzisiaj jest Światowy Dzień Depresji, świadomości tej choroby. Dlaczego dużo ludzi ma problem z depresją, już później, na późniejszych etapach życia, nie radzić sobie do końca z rzeczywistością? No bardzo często dlatego, że nie zderzyli się z pewnymi problemami we wcześniejszych latach. I jeśli będziemy wychowywali dzieci w takich cieplarnianych warunkach, że nie będziemy dawali nawet im prac domowych, no to przepraszam, nie będzie lepiej, będzie gorzej. Musimy uczyć dzieci sumienności, rozwoju, dążenia do swoich celów i pewnych ambicji. Nie wywierania chorej presji, ale pewnego zdrowego rozwoju. Jeszcze kolega z Młodych dla Wolności mówił o edukacji prywatnej. Jestem sceptyczny. Dlaczego? Edukacja prywatna powinna istnieć, ale nie powinna stanowić jakiegoś głównego elementu, z którego składa się szkolnictwo. Dlaczego? Ja lubię taki model szkolnictwa republikański. Oczywiście kształcenie domowe też ma swoje walory i też jest wartościowe, też należy je rozwijać. Niemniej szkoła, jaką mamy, czyli szkoła powszechna, ma ogromny walor taki, że spotyka się tam i chłopak z bogatego domu, i dziewczyna z bardziej uboższych kręgów, niższych warstw społecznych. I to jest świetne, bo to nas spaja jako naród i mówiąc trochę takim marksistowskim językiem, rozbija trochę te, nie doprowadza do pewnych konfliktów klasowych, bo nie dzielimy się szczególnie na klasy, tylko rzeczywiście w jakimś stopniu jednoczymy się jako naród. To jest polityka narodowa, to jest coś, co my jako narodowcy popieramy. Dobra, to skończyłem się odnosić, szybko teraz powiem to, co chciałem rzeczywiście powiedzieć. Tak, pani Nowacka, a w sumie i tak już mimochodem się do tego odniosłem, pani Nowacka też będąc pytana w tym wywiadzie, do którego już się odniosłem w Radiu Z, została zapytana, czy dzieci, kiedy usunie się prace domowe, będą mądrzejsze. Powiedziała tak, będą mądrzejsze. No nie, jeśli dzieci będą powtarzały mniej, nie będą mądrzejsze. Pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, do pewnych rzeczy trzeba się przymusić. Ja na przykład, nie wiem, nie lubiłem uczyć się tabliczki mnożenia, ale gdybym się do niej nie przymusił, no to dzisiaj, no, nie umiałbym liczyć prawdopodobnie, no. Musimy czasami przymuszać się do niektórych rzeczy, czy w życiu dorosłym, czy w, no, w dzieciństwie, żeby po prostu iść do przodu, żeby się rozwijać. Dlatego uważam, że nie należy odbierać nauczycielom swobody tego, by sami decydowali o tym, czy chcą zadawać prace domowe i by mogli decydować o tym, jakie prace domowe chcą zadawać i żeby dostosowywali je do tego, jaki jest konkretny uczeń, jaka jest konkretna klasa. Nie powinniśmy im tego zabierać i stosować jakiegoś jednego systemu dla wszystkich, że teraz nikomu nie wolno zadawać pracy domowej. I jeszcze jedna rzecz, do czego to doprowadzi? Doprowadzi to do jeszcze większych nierówności społecznych. Pani Barbara Nowacka ma lewicowe poglądy, czy tam lewicowo-liberalne, więc pewna równość powinna być jej bliska, a niestety to, co ona wprowadza, doprowadzi do takiego systemu, doprowadzi do takiej sytuacji, że młodzież będzie chodziła częściej do szkół prywatnych, gdzie będą prace domowe, bo będą normalnie mieli tam, będą one osiągały lepsze wyniki niż szkoły publiczne, gdzie tych prac domowych nie będzie i nauczyciele i rodzice będą po prostu posyłali tam dzieci, a ponadto będzie więcej dzieci chodziło na korepetycje, ponieważ korepetytorzy będą dobierać im rzeczy, które będą robić w domu. Więc doprowadzi to do sytuacji jeszcze większego rozpadu więzi społecznych, jeszcze większych podziałów klasowych i doprowadzi do tego, że no, biedniejsze dzieci będą miały trudniejszy dostęp do edukacji niż te bogatsze. Dziękuję. Dziękujemy. Bolesław Orzechowski, Młodzi Socjaliści, PPS. Ja bym zauważył, że prace domowe mają wiele plusów, ale też wiele minusów. Niestety trochę spodziewałem się, że przedmówcy, w szczególności tutaj przedmówca z Młodzieży Wszechpolskiej, poruszy trochę też temat historii, jak te prace domowe, skąd się wzięły. Aktualnie mamy system pruski. System pruski istnieje tylko po to, aby wychować grzecznych Polaków, po to był właśnie stworzony, po to, żeby wychować grzeczną klasę robotniczą, grzecznych chłopów, którzy będą pracować na swojego pana, na kapitał, na to, żeby się nie buntowali. Tam nie ma, w systemie pruskim nie ma miejsca na indywidualizm czy kreatywność, więc wydaje mi się, że Młodzi dla Wolności, tutaj mój przedmówca, też nie ma trochę racji, dlatego że jakbyśmy odeszli od systemu pruskiego, podejrzewam, że właśnie ten indywidualizm i kreatywność by się mogła jakby odrodzić nawet. Wydaje mi się, że też zmiana trochę podstawy programowej, zostawienie ważnych elementów, po pierwsze rozgraniczenie technikum od liceum, dlatego że to są praktycznie dwie różne szkoły. Ja jestem akurat w technikum, posiadamy bardzo dużo przedmiotów zawodowych.
Nie jesteśmy w stanie przerobić całej podstawy programowej aktualnie z języka polskiego, matematyki, historii, HIT-u i innych przedmiotów i nadążając jeszcze z tym za zajęciami zawodowymi, które są bardzo ważne, dlatego że każde technikum w trzeciej i w czwartej klasie posiada egzaminy zawodowe. Nie ma sensu iść do technikum, w którym się nie zda tych egzaminów, bo się wychodzi bez niczego. Wydaje mi się że też, że prace domowe powinny zostać, dlatego że właśnie tak jak tutaj przedmówca zauważył, szkoły publiczne będą tracić. Oczywiście podejrzewam, że Młodzi dla Wolności by chcieli, żeby 1% społeczeństwa miał nauczycieli prywatnych, a reszta, żeby zasuwała w polu, nie znała liter, tak jak w XVII wieku i po prostu się dała bić cepem. No ale wydaje mi się, że już trochę poszliśmy do przodu. Nauka też udowodniła, że szkolnictwo wspólne, gdzie uczniowie mają ze sobą interakcję, lepiej wpływa. To jest tak zwane nauczenie kolektywne i ono wpływa pozytywnie i na wyniki uczniów i w ogóle na ich jakby rozwój. Musimy tylko skupić się na tym, jak to ma wyglądać. Na pewno te innowacje, które wprowadziła pani Barbara, wydaje mi się, że ona chce dobrze, ale nie umie trochę. Chce coś zrobić, chce zmienić ten system pruski rzeczywiście, ale nie tędy droga, tak mi się wydaje. Powinniśmy się na pewno skupić no właśnie na podstawie programowej, bo to jest główny problem. Prace domowe są dlatego, że wcześniej w systemie pruskim służyły do tego, aby karać uczniów za nieposłuszeństwo, a teraz służą do tego, żeby nauczyciele, którzy nie wyrabiają z podstawą programową, dlatego że na przykład nie ma nauczycieli, jest za mała siatka godzin, po prostu przerabiać dane tematy na następne lekcje już w domu. No jaki jest sens uczenia się w szkole, jeżeli muszę przerobić następny temat w domu i uczyć się w domu? Nie widzę jakoś. Wydaje mi się też, że na pewno system pruski można by zmodyfikować. Trzeba by właśnie zacząć od podstawy programowej, zacząć też od rozbudowy szkolnictwa. Mamy problemy kadrowe, podwyżki dla nauczycieli, by zwiększyły młodą kadrę, dlatego że jest wiele osób, które kończy studia, mogłoby być nauczycielami, no ale bądźmy obiektywni, ktoś, kto kończy studia, jeszcze z pedagogiki, ma do wyboru szkołę, gdzie zarabia minimalną krajową albo pójść nawet choćby do McDonalda czasem. No, bądźmy szczerzy, chcemy mieć społeczeństwo wyedukowane, mądre. Skupmy się na tym, żeby nauczyciele mieli godne warunki pracy, dlatego że każdy człowiek chce godnie pracować, godnie zarabiać i godnie żyć. To są trzy postulaty PPS-u, które się nie zmieniły od 131 lat. Dziękuję. Dziękuję. Adrian Orłów, Generacja Innowacja. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie na debatę. I ja zacznę od powodów politycznych, tego dlaczego my tu w ogóle przyszliśmy, dlaczego o tym dyskutujemy. Pani Barbara Nowacka ku no, mojemu braku zdziwienia cały czas broni swojego pomysłu likwidacji prac domowych z uwagi na to, że jest to jedna z części 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. A kiedy ten element do 100 konkretów trafił? Na jednej z konferencji z udziałem Donalda Tuska Maciek z Włocławka wypowiedział się właśnie, że szkoła jest dla niego obciążająca, że zadania domowe są dla niego za duże i że w ogóle to należy to zmienić i doprowadzić do tego, że no nie będzie tych zadań domowych. No i Donald Tusk na to powiedział, no dobra, no to dajemy to do programu. No i trafiło to do programu. No i dzisiaj Barbara Nowacka musi tego bronić. Natomiast pytanie jest, czy rzeczywiście czy uczniowie są tak obciążeni? No pojawiały się tutaj pytania argumenty za tym, że no w Finlandii, tak tutaj mam dane, jest około 0,6 godziny dziennie, tyle czasu spędzają uczniowie w Finlandii na prace domowe właśnie w tym kraju. W Polsce za to jest 1,7 godziny, więc jest tu rzeczywiście duża różnica, ale za to średnia krajów OECD to jest 1,5, więc my nie jesteśmy gdzieś jakoś bardzo tutaj rzeczywiście jakoś odróżniający się. A dodatkowo jednocześnie, tak jak powiedział kolega, jeden przedmówca, jesteśmy drugim w krajach OECD, jesteśmy drugim krajem, który ma najmniej godzin w szkole, więc tak realnie na to patrząc, tych godzin poświęcanych na szkołę przez uczniów nie jest jakoś bardzo dużo. Problem jest inny. Problem nie jest w tym, że szkoła jest obciążająca z powodu ilości godzin, jakie uczniowie poświęcają na nią, tylko z tego, jakie tematy poruszają, z tego, że w zadaniach domowych nie zajmują się rozwojowymi rzeczami, projektami, nauką czegoś, co by było rzeczywiście dla nich wartościowe, tylko klepaniem dalej podstawy programowej, której nauczyciele nie mogli przerobić w trakcie lekcji.
To jest realny problem. To jest przypadek tego, gdzie no ja sam jeszcze niedawno byłem w szkole, już mnie tam nie ma na szczęście. Natomiast kiedy jeszcze byłem, to pamiętam, że już wtedy nauczyciele albo obcinali tematy i mówili, dobra, to się douczcie w domu, albo no, jest małe prawdopodobieństwo, że to będzie na maturze, więc to sobie pominiemy. Więc doprowadziło to do dość patologicznych sytuacji, gdzie poza szkołą zajmowałem się głównie tym, żeby nie rozwijać się w tematach na przykład danego przedmiotu, tylko tym, żeby klepać dalej program i przepisywać rzeczy z podręcznika do zeszytu i robić ogólnie mało rozwojowe rzeczy. Natomiast to nie oznacza, że prace domowe same z definicji są złe. No przecież to, że dzisiaj prace domowe są wykorzystywane w takich celach, to nie oznacza, że powinniśmy je całkowicie zlikwidować. No, możemy przecież na tych pracach domowych robić zupełnie inne rzeczy. Możemy robić rzeczy rozwojowe, tak kreatywne, rzeczy, które człowieka rozwijają, a nie zajmować się przepisywaniem rzeczy z podręcznika. Więc to jest pierwsza kwestia. Podstawa programowa. To jest realny problem, a nie to, jak prace domowe działają. Druga kwestia to jest to, że nauczyciele często uważają, że ich przedmiot jest najważniejszy, przez co brakuje czasem miejsca na to, żeby te prace domowe były realizowane z perspektywy różnych przedmiotów w równomierny sposób. Może być taki nauczyciel, który uważa, że na przykład z muzyki będzie zadawał 4 godziny tygodniowo na to, żeby tam realizować jakieś dodatkowe rzeczy, które nie będą rozwojowe, ale uważa, że trzeba takie coś tam zrobić. No i w takiej sytuacji należy wprowadzić jakieś zasady, które umożliwiałyby stworzenie polityki zadań domowych, jakichś standardów, tak, ograniczeń dla tych nauczycieli, a nawet teraz dzięki technologii na przykład zapisywania tego w systemach takich jak Librus, tak, w tego typu miejscach, po to, żeby ci nauczyciele mogli między sobą widzieć, ile tych zadań domowych zadają uczniom, jak bardzo ważną dla nich są i na przykład niektórym przedmiotom dawać więcej przestrzeni na nie niż na inne. Natomiast z pewnością nie jestem zwolennikiem tego, by te zadania domowe likwidować. One z badań jasno wynika, że zadania domowe są rozwojowe, jeśli są odpowiednio przygotowane, tak? Jeśli są tymi rozwojowymi zadaniami. Więc nie jestem przeciwnikiem ich zakazania czy likwidacji, a bardziej zmiany systemu w ten kierunek, bardziej pozwalający na to właśnie, żeby uczniowie się zajmowali bardziej kreatywnymi sprawami. Dziękuję. I ostatni głos w tej rundzie pytań, Stowarzyszenie Koliber, Adrian Góra. Tak, na wstępie oczywiście bardzo dziękuję za zaproszenie do debaty. No na wstępie zaznaczę, że nie podzielam tutaj żadnego z dwóch skrajnych stanowisk w kwestii prac domowych, a więc pierwszego, że ich usunięcie no w ogóle cofnie nas do jakiejś epoki kamienia łupanego, no oraz drugiego, że tutaj prace domowe są złem samym w sobie, że przemęczają uczniów, że nie mają oni czasu w ogóle na rozwijanie swoich pasji, ponieważ właśnie w OECD średnia spędzenia czasu nad pracami domowymi to jest 1,7 godziny, nie, 1,5, 1,5 godziny, a w Polsce jest to 1,7, na co zwrócił uwagę mój przedmówca. No a poza tym, że zwiększają właśnie przewagę dzieci z domów, w których rodzice mogą tutaj tym dzieciom pomagać lub ewentualnie obecnie no, kupić im ChatGPT w wersji premium. Osobiście uważam, że największym problemem jest cały paradygmat podejścia do edukacji, który przy reformach takich jak obecna, no można powiedzieć, uzewnętrznia się całe na biało, czy też bardziej całe na czerwono. Mamy bowiem ściśle etatystyczną wizję podejścia do edukacji, w którym to państwo ma decydować zarówno o treści, o metodach nauczania, wszystko tutaj właśnie kapitan państwo ma bohatersko programować. No pisał już o tym chociażby John Stuart Mill 200 lat temu w swoim dziele o wolności, że wychowanie państwowe jest tak naprawdę kształceniem wszystkich na jedną modłę, a sama forma zawsze odpowiada gdzieś tam życzeniom panującego rządu. I my także od mniej więcej PRL-u mamy jakiś ogromny fetysz dokonywania kolejnych reform, które to przyjmują charakter
bardziej lewicowe albo bardziej prawicowe. I reformy takie jak usunięcie prac domowych są po pierwsze moim zdaniem nieprzemyślane, są niepoparte głębszymi analizami, co zresztą potwierdza samo ministerstwo. Pani minister mówi, że konsultowała ten temat z dziećmi, z uczniami. Zastanawiam się, czy również z tymi sześciolatkami, których dotyczy reforma. No ogólnie wszystko dzieje się w myśl zasady widzimisię. No po drugie jest bardzo duży bałagan komunikacyjny. Na początku założenia reformy przedstawił uśmiechnięty Donald Tusk na TikToku. Najpierw mówiło się o zakazach, później mówiło się o ograniczeniach. Później stwierdzono, że prace domowe co prawda będą, ale będą dotyczyły tylko dzieci starszych. No, samo ministerstwo zauważyło, że powstało tu dużo niejasności i teraz pani minister Lubnauer mówi, że trzeba będzie te kwestie jakoś doprecyzować w rozporządzeniu. Wszystko sprowadza się ostatecznie do takiego dzielenia włosa na czworo, a będziemy dokonywać pewnej kazuistycznej kategoryzacji prac domowych na prace domowe praktyczne, na prace domowe praktyczno-techniczne. Więc no to jest klasyczny przykład zwalczania problemów, które są niewidoczne w żadnym innym ustroju. To jest klasyczny przykład wiary w omnipotencję środków prawnych, tego, że tak naprawdę ustawą czy rozporządzeniem da się naprawić świat. Dlatego no moim zdaniem nie potrzebujemy rozważań nad tym, czy prace domowe powinny być ograniczane, czy powinny być zakazywane, czy powinny być właśnie narzucane z góry. Potrzebujemy głębokiej reformy systemu, właśnie odejścia od tego systemu pruskiego, najlepiej jakiejś formy decentralizacji, pójścia w kierunku właśnie jak największej konkurencji. Ja tutaj podziwiam w ogóle, że kolega ze środowiska socjalistycznego zwrócił uwagę, że powinniśmy bardziej dążyć ku indywidualizacji nauczania. Podziwiam i zachęcam, żeby środowisko socjalistyczne trzymało się jak najbliżej właśnie idei indywidualizacji nauczania. Więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłyby właśnie tutaj bony edukacyjne, a więc pewne wypośrodkowanie pomiędzy systemem ściśle państwowym, a systemem prywatnym. Pewne zróżnicowanie metod i możliwość wyboru tych metod właśnie przez rodziców. Powiem, jak powiedział właśnie Fryderyk Bastiat w eseju Matura i socjalizm jakieś 200 lat temu, że tak naprawdę ograniczenie, zniesienie konkurencyjności metod wcale nie jest mniejszym zamachem na wolność niż zniesienie konkurencyjności osób. Dziękuję wszystkim prelegentom za pierwszą rundę naszej debaty. Teraz drugie pytanie, ono będzie dotyczyło kanonu lektur. Tutaj również ministerstwo i pani Barbara Nowacka, minister, zapowiedziała, że dojdzie do pewnych przetasowań. Specjaliści, badacze, językoznawcy zwracają uwagę, że w kanonie lektur szkół podstawowych i szkół średnich znajdują się lektury zawierające dosyć archaiczny, niezrozumiały dla współczesnej młodzieży, dla współczesnych dzieci język. Czy waszym zdaniem zaproponowane przez ministerstwo zmiany są dobre? W jakim kierunku waszym zdaniem powinny zmierzać reformy kanonu lektur? No i też możecie powiedzieć o konkretach, jakie macie propozycje na to, żeby w tym kanonie lektur pozycje umieścić oraz jakie waszym zdaniem powinny z tego kanonu wylecieć. I jaki pierwszy głos zabierze w tej rundzie pytań Michał Błaszczak z Młodych dla Wolności. No cóż, tutaj podobnie jak z presami domowymi, uważam, że to powinno być decydowane na poziomie indywidualnym, z jakimi lekturami dziecko jest zapoznawane i to na czym się skupiają właśnie nauczyciele w nauczaniu historii. No, uważam, że każdy wykształcony człowiek powinien znać historię Polski, powinien znać twórczość Adama Mickiewicza, powinien znać twórczość Sienkiewicza, na pewno powinien znać również sytuację, w jakiej znalazł się naród polski pod zaborami, czyli między innymi lalka. Tutaj jest ważnym właśnie
jest ważną lekturą, z którą każdy młody człowiek powinien się zapoznać. Niemniej, no ja widzę trochę takie odchylenia w tym kanonie lektur, między innymi lektury Marii Konopnickiej, które są bardzo prosocjalistyczne, które właśnie trochę przekrzywiają ten obraz historii, jaka miała miejsce w przeszłości. I no, uważam, że to znowu jest wynajdywanie koła na nowo. W ogóle uważam, że nie powinno być kanonu lektur ustalanego przez państwo. To, czego szkoła dzisiaj potrzebuje, to jest, tak jak mówiłem wcześniej, indywidualizacja, otwarcie się na konkurencyjność. Nie mam tutaj w zasadzie nic więcej do dodania. No, uważam też za absurdalne to, że niejako na siłę próbuje się wyrzucać też tą najnowszą historię o losach powojennej Polski, czy o tym, co się działo w czasie wojny z Polakami, czy rezygnację z pojęcia żołnierzy wyklęci, nie wiedzieć czemu. No jak już mamy państwowy system edukacji, no to niech uczy rzetelnie. No. A nie tutaj próbuje się wykreślać jakieś pojęcia, bo są jakoś nacechowane, bo się nie podobają komuś o bardziej lewicowych poglądach. Albo usunięcie, jest taki pomysł, żeby usunąć, zrezygnować w ogóle z pojęcia rzezi wołyńskiej i zastąpić go pojęciem konfliktu polsko-ukraińskiego. No co to był za konflikt? To był w dużej mierze jednostronny akt przemocy. Oczywiście Polacy również w akcjach obronnych, nie obronnych, tylko odwetowych czy prewencyjnych również mieli swój udział, no ale no, nie można mówić, że to był konflikt. No, to była z góry zaplanowana akcja przez UPA, inspirowana przez właśnie partyzantów ukraińskich. Nie można tego w podstawie programowej po prostu zakłamywać, szukać jakichś neutralnych pojęć, żeby nikogo nie urazić. No trzeba nauczać po prostu prawdy. Dobrze, Julia Najbark zgłasza ad vocem, także proszę. Tak, ja bym chciała zgłosić ad vocem, dlatego że w pełni zgadzam się z tym, co powiedział mój przedmówca o tym, że szkoła powinna przekazywać rzetelne informacje. Uważam, że powinna przekazywać pluralizm różnych poglądów. Skrytykowałeś, jak to określiłeś, socjalistyczne fakty dotyczące podstawy programowej, więc chciałabym wiedzieć, jak mógłbyś się odnieść a propos katolicko-centrycznej i bardzo wybielającej historię Polski podstawy programowej, gdzie pluralizm poglądów w naszej obecnej podstawie programowej bardzo mocno jest nacechowany religijnie i bardzo dużo jest treści, które na przykład krytykują inne religie i inne wyznania, na przykład w tekstach Piotra Skargi czy Kroniki Polskiej. No cóż, ja nie mówiłem chyba nic o pluralizmie. Ja uważam, że po prostu powinniśmy się kierować, powinniśmy nauczać dzieci tego, co jest dobre, piękne i prawdziwe. To jest podstawa programowa. Natomiast no bardzo dobrze, że są nacechowane religijnie, no bo jednoznacznie no, religia katolicka przekazuje wartości jak najbardziej pozytywne, pożądane w społeczeństwie, więc nie widzę z tym żadnego problemu. Nie uważam, żeby szkoła powinna zmuszać kogoś do wiary, ale to w ogóle nie jest rola szkoły, tylko kościoła. I w ogóle też pragnę zauważyć, że oświatę, edukację tworzył właśnie Kościół od średniowiecza i w Polsce bardzo długo, dopóki nie zostało to znacjonalizowane, upaństwowione, to właśnie Kościół odpowiadał za edukację, również chłopstwa i uczył ich czytać, rachować, więc no, nie rozumiem tych uprzedzeń z kolei do religijności, które tutaj pani zgłasza. Dobrze, teraz o głos poproszę Rafała Puce z Młodzieży Wszechpolskiej. Okej, ja odniosę się najpierw do głosów koleżeństwa, zarówno z Lewicy, jak i Młodych dla Wolności. Po pierwsze,
Jeśli chodzi o ten, jak to koleżanka z lewicy nazwała, katocentryczną jakąś naukę w Polsce, no trudno uczyć na przykład o średniowieczu bez katocentrycznej perspektywy, dlatego że to średniowiecze było tworzone przez Kościół w dużej mierze. No i niestety, czy stety, a może właśnie na szczęście, Kościół katolicki ma ogromny wkład po prostu w budowę naszej kultury i tradycji. Nie da się pomijać nauki Kościoła, nie da się pomijać przekazywania pewnych filozofii, filozofów, twórców, nie wiem, święty Tomasz z Akwinu, święty Augustyn, nie dlatego, że byli to katolicy, tylko no z perspektywy po prostu kulturotwórczej, no, byli to ludzie, którzy stworzyli naszą cywilizację. I nie mówienie o nich byłoby po prostu zakłamywaniem rzeczywistości. Dzisiaj bardzo dużo młodych ludzi ma problem z tożsamością i mówi o tożsamości. Więc uczmy się tego, jak tożsamości powstają. Tożsamości powstają między innymi przez pewien kod kulturowy, który był przekazywany nam przez lata i, no przepraszam, ale był on katolicki, no. Nie da się tego pomijać, jeśli chcemy wychować człowieka, który wie w ogóle skąd się wziął. I żeby odpowiedzieć na podstawowe pytanie, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, no musimy znać historię i nie da się znać historii Polski bez pomijania roli Kościoła katolickiego, który no miał rolę kluczową w dziejach Polski pod wieloma aspektami. To jest jedna rzecz. Nie mówię, że nie można jej traktować krytycznie. Oczywiście możemy dyskutować nad nią. Czasami Kościół katolicki, raczej przez większość historii Polski, miał działania pozytywne, ale były też i takie, które można ocenić negatywnie, a przynajmniej wyrażać pewne dyskursy, dyskutować, rozmawiać, oczywiście. Ale przypominam, że to pani Nowacka wykreśliła właśnie z nauki języka polskiego tę kwestię, aby uczyć choćby erystyki i krytycznego myślenia. No, naprawdę, oraz dojrzenia manipulacji w reklamach telewizyjnych. No, no przepraszam, no ale... No nie, nie można takich rzeczy robić, to jest jakaś zbrodnia w ogóle na inteligencji narodu. Więc to jest jedna rzecz. Tu się odniosłem do koleżanki z lewicy, odniosłem się raz do kolegi z Młodych dla Wolności. Kolega powiedział, że jednocześnie, że powinniśmy uczyć Mickiewicza, żołnierzy wyklętych, prawdy, dobra, piękna, spoko, ja się zgadzam. A jednocześnie powiedział kolega, że nie powinien istnieć centralny, państwowy spis lektur. No jak? W sensie tego się nie da połączyć, to jest dwa sprzeczne stanowiska. Jeśli chcemy, żeby była przekazywana rzetelna historia Polski, która jest wyrażana pewnym kodem kulturowym, który był przekazywany przez lata, poprzez książki, poprzez wiersze, poprzez historię naszą, bo mówimy też o zmianach w historii, nie tylko o lekturach, no to nie da się tego zrobić bez pewnego centralnego spisu, co jest najważniejsze. I ten spis musi istnieć, tak samo jak muszą istnieć lektury. Więc nie, absolutnie nie zgadzam się z tym, że należy zrezygnować ze centralnego jakiegoś spisu państwowego lektur, bo no spójrzmy na przykład na Stany Zjednoczone. Mamy tam w tej chwili wojnę dwóch politycznych plemion. I to jest problem. To jest problem państwa. Nie chcemy, już i tak w Polsce mamy ogromny podział, a chcemy teraz doprowadzić do sytuacji, że będziemy, nie wiem, prywatne szkoły katolicko-czarnkowe i katolickie szkoły LGBT, przepraszam, nie katolickie, tylko prywatne szkoły LGBT, gdzie będzie, w jednej szkole będzie tylko Olga Tokarczuk, a w drugiej szkole będzie tylko, nie wiem, Jan Paweł II. No nie, nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, bo doprowadzimy do jeszcze głębszych podziałów wewnątrz naszego narodu. A naszym celem jest to, żeby naród był pewną wspólnotą. I rozbijanie go, zwłaszcza w obliczu tego, że za naszą granicą jest konflikt zbrojny, jest naprawdę no, irracjonalne, szkodliwe, głupie. Przepraszam, ale tak to jest. Co do klubu pytania, bo na razie odnosiłem się do moich przedmówców. Barbara Nowacka mówiła, że trzeba mniej tych archaicznych zwrotów, mniej archaicznej literatury unowocześniać i tak dalej. Okej, ale no, ja uważam, należy uczyć o współczesnym człowieku. Ale prawda jest taka, że wiele prawdy o współczesnym człowieku zostało zawarte już w tych ponadczasowych dziełach napisanych setki lat temu. Czym różnią się współczesne rozterki człowieka od tego, co przeżywali postacie w starożytności, w, nie wiem, tekstach Dostojewskiego? To są problemy, których my dzisiaj też doświadczamy. Nie wiem, jądro ciemności Józefa Konrada, potencjał zła w człowieku. To są rzeczy ponadczasowe. A to, że to było pisane setki lat temu, nie zmienia faktu, że nadal to jest prawda o człowieku. Ludzie się aż tak nie zmieniają, natura ludzka się nie zmienia. Nasze potrzeby się nie zmieniają i dlatego nie należy usuwać starych opowieści, starych legend. Nie depczmy starych legend, jak Jordan Peterson pisał. No nie można tego robić, bo po prostu zapomnimy, kim jesteśmy. Więc mówię, można podejmować to dialektycznie, można dyskutować nad tym, okej, ale nie wymazujmy tego. W tej chwili pani Nowacka wymazuje sobie po prostu i fałszując historię,
usuwa to, co jest dla niej niewygodne, bo nie pasuje z perspektywy politycznej. Czyli na przykład teksty właśnie związane z Kościołem, Jana Kochanowskiego w dużej mierze, Zbigniewa Herberta, rotmistrza Pileckiego, Maksymiliana Kolbe, to postacie, które kojarzą się z katolicyzmem, z patriotyzmem, wiele chwalebnych momentów dla naszej historii, pewne rzeczy związane z Wiktorią Wiedeńską. No, nie można tak robić. No, po prostu. Dlaczego? Nie można tak robić, ponieważ to fałszuje historię. No, zabiera się pewną część, która nie pasuje i wyrzuca się ją, a w zamian tego dodaje się na przykład pisarzy związanych z ruchami jakimiś bardziej socjalistycznymi. Nie mówię, że ich nie powinno być, oczywiście, że powinni być. Niech będzie Baczyński, który był socjalistą, niech będzie Gajcy, który był nacjonalistą, bo byli wielkimi poetami i jesteśmy narodem, zarówno jako narodowcy, jako socjaliści. Nie fałszujmy historii, uczmy się jej, podejmujmy dialog, niech szkoła uczy krytycznego myślenia. I przypominam, że pani Nowacka wykreśliła właśnie naukę krytycznego myślenia i wyłapywania propagandy, nauki erystyki z języka polskiego. No ludzie, jeśli tak będziemy działać, to będziemy narodem dwóch skłóconych politycznych plemion, które nie potrafią, tak jak my teraz, siąść tutaj porozmawiać, tylko będą się po prostu tłuc między sobą. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz o zabranie głosu poproszę Bolesława Orzechowskiego z Młodych Socjalistów PPS. Wracamy tutaj do jakby właśnie lektur, czyli znowu do podstawy programowej, która tak znowu jak w poprzedniej mojej wypowiedzi jest związana z systemem pruskim. Tak samo jak wcześniej to powiem, system pruski służy do wychowywania grzecznych obywateli, którzy się nie będą butować, którzy właśnie nie będą, tak jak tutaj mój przedmówca zauważył, krytycznie myśleć. Krytyczne myślenie jest bardzo ważne w edukacji, dlatego że uczeń, który zadaje pytania, się najlepiej uczy, dlatego że znajduje potem na nie odpowiedzi. Wydaje mi się, że tutaj reprezentant Młodych dla Wolności tak trochę chyba nie pomyślał w swojej wypowiedzi, dlatego że najpierw mówi właśnie o przekazywaniu wartości patriotycznych jakichś, a potem mówi o prywatyzacji. Ja mam takie może stwierdzenie, może zróbmy ogólnie tak, żeby 5% społeczeństwa miało dostęp do edukacji, do bibliotek. W ogóle sprywatyzujmy tak, jak było w XVII wieku, kiedy się chłopów cepem biło. I może wtedy właśnie Młodzi dla Wolności, inni konfederaci, którzy w sumie większości zarabiają średnią krajową, zrozumieją, co to znaczy prywatne nauczanie, zrozumieją, dlaczego właśnie wartości patriotyczne są ważne i dlaczego właśnie powinny być szkoły publiczne, żeby te wartości patriotyczne utrzymywać. Tutaj też do tego chrześcijaństwa. Uważam, że właśnie powinno być to podstawa programowa i też lektury powinny być jak najbardziej obiektywistyczne. Nie da się ukryć. Jesteśmy cywilizacją grecko, przepraszam, rzymsko-katolicką. Ma ona wiele jasnych i ciemnych stron. W średniowieczu było też wiele jasnych, ale też było wiele ciemnych. Udowadniano, że zmieniano różne kanony, żeby politycznie wykorzystywać na przykład Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że sama ogólnie nauka, wyjaśnienie, czym jest chrześcijaństwo, nie jest złe, dlatego że Jezus Chrystus sam sobie jakby popierał równość każdego człowieka. Mówił miłością, a nie złością. Nadstaw drugi policzek. Ale też musimy pamiętać, że... Dobrze, ale dajmy głos naszym uczestnikom. Właśnie też, jak tutaj mój przedmówca zauważył, powinniśmy ogólnie starać się jak najbardziej obiektywistycznie. Nie powinniśmy uczniów uczyć, że jest tylko jedna droga ideologiczna. Powinniśmy uczyć obiektywizmu, bo to rozwija ludzi. Wydaje mi się, że warto byłoby dodać do kanonu lektur właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, piękny polski poeta, socjalista, patriota, który oddał swoje życie w Powstaniu Warszawskim. Władysława Broniewskiego, który napisał tutaj niedaleko mamy ulicę Miłą, wiersz o ulicy Miłej. Edward Szymiński, też polski socjalista, też twórca literatury, patriota. Bolesław Limanowski, no też polski patriota. Był socjalistą, ale był patriotą, walczył o niepodległość Polski. W historii powinniśmy pamiętać też o tym, że nie wymazywać tylko, że tworzyć liberalną linię, gdzie to demokraci tylko. Nieprawda, bo prawda jest taka, że o polską niepodległość walczyli socjaliści. PPS jest najstarszą polską partią. Walczyliśmy o niepodległość Polski w trakcie I wojny światowej, a jeszcze przed I wojną światową była choćby demonstracja na Placu Grzybowskim. Stefan Okrzeja oddał swoje życie na szafocie w wieku ilu? 17 lat? Taki młody chłopak? Walczyli z caratem, walczyli z Prusami i na pewno nie wydaje mi się, żeby usuwanie ludzi takich jak właśnie Stefan Okrzeja, Ignacy Daszyński, bo niby mamy Ignacego Daszyńskiego w podstawie programowej, no ale to jest takie, nie wiem, dwa zdania, że był i po prostu żył i był ojcem niepodległości.
choćby właśnie Kazimierz Puszek, też bardzo ważna postać historyczna. Siedział na jednej ławie, oskarżonych razem z Pileckim. Swoją drogą bardzo też właśnie człowiek zasłużony i w Powstaniu Warszawskim, i w walce o niepodległość, człowiek, który znosił katusze rosyjskiej niewoli. Wydaje mi się, że ta podstawa programowa, którą mamy teraz, powinna rzeczywiście znowu rozgraniczenie pomiędzy technikum a liceum. W liceum uczymy się wiedzy ogólnej, możemy skupić się bardziej na właśnie szczegółowych zdaniach na 13-głoskowcach. W technikum lepiej uprościć, lepiej nauczyć ludzi, dlaczego pan Tadeusz jest ważny dla historii Polski. Lepiej w technikum nauczyć wartości tych lektur, niż samego wkuwania po prostu samej treści. Dlatego, że ci uczniowie to wkują, napiszą, zapomną. I to obiektywnie potem pójdą na maturę, znowu zrobią to samo i po maturze co? Przyjdzie matura czy bzdura i nie będą odpowiadać na żadne pytanie, bo nie będą znać żadnej odpowiedzi. No. Dziękuję. Dobrze, tutaj jako, że koledzy odwołali się do przedstawiciela Młodych dla Wolności, to postanowiłem tak dać koledze Michałowi głos na chwileczkę. No ja nie uważam, że w obecnym systemie, odnosząc się do kolegi z Młodzieży Wszechpolskiej, że w obecnym systemie należałoby całkowicie zrezygnować z podstawy programowej. Ja tylko uważam, że w idealnym świecie nie byłoby tego i że najlepiej tak by funkcjonowało społeczeństwo. I odnosząc się do twojej wypowiedzi, to czy podczas zaborów mieliśmy jakiś centralny spis lektur propolski, który służył dobremu wychowaniu polskiej młodzieży? Obawiam się, że nie. Natomiast odnosząc się do kolegi z PPS-u, no, nie wiem, gdzie pan Jezus mówił o równości. Raczej często podkreślał to, że stworzenie jest nierówne, że chociażby przypowieść o pracownikach winnicy, gdzie każdemu wydał zapłatę według własnej woli. I tak samo uważam, że edukacja, że nie powinniśmy właśnie tak po prusku, który system krytykowałeś, równać wszystko do jednego poziomu, tylko każdemu człowiekowi potrzebny jest inny poziom wiedzy, inny poziom wykształcenia. I nie każdemu są potrzebne, nie każdemu jest potrzebna taka sama wiedza. Więc zupełnie nie rozumiem tego porównania i też nie wiem, jak Kościół miałby zakłamywać osobę Pana Jezusa. To jakieś są po prostu absurdy. Dobrze, tutaj ad vocem zgłaszał również podczas przemowy kolegi z Młodych Socjalistów, Rafał Buca. Także proszę, Rafale, o ad vocem. Okej, ja nie chcę otwierać jakiejś debaty teologicznej, ale bardzo szybkiego sprostowania wymaga jedna rzecz, która wywołała tutaj wzburzenie trochę na sali, co właśnie do postaci Pana Jezusa. No, nie można interpretować Pana Jezusa sobie w taki sposób, jaki się chce, tylko w taki, jaki rzeczywiście był. Powołałeś się na choćby kwestię tego, by nadstawić drugi policzek. To nie o to chodzi, żeby dawać się bić w nadstawieniu drugiego policzka. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ktoś cię uderzy ręką zewnętrzną, jak niewolnika, to ty nastawiasz drugi policzek, żeby on cię mógł uderzyć otwartą ręką i w ten sposób pokazujesz swoją godność. I chodzi o to, żeby zawsze stawać godnie wobec nawet tego, który nas obraża i który nas bije. Nie chodzi o to, żeby dać się lać. No, przepraszam, ale to trzeba było powiedzieć, bo nie na tym katolicyzm polega. Więc odpowiadając jeszcze koledze z Młodych dla Wolności szybko, bo to jest ad vocem na samą chwilkę, kolega powiedział, że podczas zaborów nie było centralnego spisu jakichś książek patriotycznych. No tak, bo nie było Polski, nie było państwa, które normalnie wypełnia tę rolę. Był to stan patologiczny. W normalnej sytuacji mamy coś takiego jak państwo, które właśnie tworzy pewną strukturę lektur, które konkretnie mają formułować obywatela w taki sposób, aby był on dobrym obywatelem, patriotą, aby był on zaznajomiony ze swoją kulturą, tradycją i z tym, co jest najważniejsze. I no przepraszam, ale bez podstawy programowej ogólnopaństwowej nie da się zrealizować tego celu. Jest to po prostu konieczność. Jeśli byśmy z tego zrealizowali, doprowadzimy do głębszych podziałów społecznych, sporów politycznych, a nawet być może jakiegoś rozpadu narodowego. To tyle, dziękuję. Dobrze. Czy Bolesław Orzechowski chce odpowiedzieć na to ad vocem? Tak, bardzo chętnie.
Rzeczywiście, ty mnie złapałeś, to tak powiem. Ja nie studiowałem nigdy jakby chrześcijaństwa samego w sobie. Miałem przyjemność czytać Biblię i też czytać wiele artykułów, dlatego że mnie przez pewien czas mojego młodego życia właśnie interesowała sama nauka chrześcijańska. Możliwe, że interpretuję to w inny sposób, ale też wydaje mi się, że po prostu jakby, nie wiem jakby to określić, no ale jakby chrześcijanizm jest jakby ponadkulturowy i wydaje mi się, że właśnie tutaj ta godność, o której też mówiłeś, się odnosi do tych haseł, godne życie każdego człowieka. Zależnie jak to interpretować, każdy ma trochę inne zdanie na ten temat, no ale właśnie tutaj po to jesteśmy, żeby debatować na ten temat, a raczej dyskutować, bo debata to jest już takie określenie, gdzie cały naród rozmawia właśnie na dany temat, żeby rozwiązać dany problem. Dobrze, teraz głos zabierze Adrian Orłów z generacji Innowacja. Dziękuję bardzo. Tak, no, jak widać, kanon lektur to jest wielkie jedno pole wojny ideologicznej. Po jednej stronie mamy ludzi, którzy chcą tutaj właśnie mieć bardziej takie prawicowe, konserwatywne treści, po drugiej stronie tych, którzy chcą mieć bardziej takie lewicowe, a tych drugich oczywiście usuwać. No i taką sytuację mamy zresztą od lat. No, najpierw był Roman Giertych, co wprowadzał prawicowe treści, później Roman Giertych oczywiście dzisiaj już jest wielkim demokratą, progresywistą, wiadomo, i tak dalej. Później mamy Platformę Obywatelską, która te treści usuwa, później PiS, który znowu je przywraca i teraz mamy Barbarę Nowacką, która znowu je usuwa. No i tak się to kręci i kręci i nic z tego nie wychodzi, tylko problem jest jeden w tym wszystkim, bo tak tutaj było dużo tej dyskusji na temat tego, jacy to różni twórcy się mają znaleźć w naszym kanonie lektur, tylko jest jeden problem. Uczniowie tych lektur nie czytają. No to skąd oni mają, jak ma na ich być jakiś wpływ, jak oni ich nawet nie przeczytają. No, sytuacja realna jest taka, z mojego doświadczenia tak to wyglądało, że naprawdę niewielka ilość osób w klasie miała czas, żeby przeczytać te lektury, albo im się po prostu jako niewielu to chciało zrobić. I problem, wydaje mi się, większy jest tutaj w tym, że po jednej stronie mamy właśnie tę wojnę ideologiczną, gdzie treści, które są prezentowane w kanonie lektur, powinny być bardziej właśnie obiektywne, uniwersalne, tęczące się historii Polski, ale w taki prawdziwy sposób. Nie wiem do końca, jak to można byłoby zrobić. Myślę, że tutaj jakaś zgoda ponadnarodowa by się przydała. Natomiast poza tym to jest kwestia też taka, żeby te treści, które są w kanonie lektur, były bardziej przyjazne uczniom. Po pierwsze, potrzebne jest to, żeby nauczyciel miał oczywiście pewne tematy, które musi poruszyć, ale po drugiej stronie miał też wybór między różnymi dziełami, które może z klasą przerobić, dlatego że nie każdemu będzie pasować Quo Vadis. No, oczywiście Quo Vadis już jest teraz usunięte, ale inne te takie jak Zbrodnia i Kara i tak, i tego typu treści, to są bardzo złożone, trudne dzieła, które nie są do przerobienia z wieloma osobami w wielu klasach i nawet jeśli są teoretycznie przerobione, to znaczy nauczyciel powie, no lekcje zrobiliśmy i tak dalej, to sami ci uczniowie i tak nie wyniosą nic z tych dzieł. Więc bardzo ważne jest to, żeby nauczyciel miał możliwość doboru dzieła do danego tematu i do poziomu klasy takiej, ich zainteresowań i aspektów. I dodatkowo jeszcze sama forma tego. Obecnie mamy wyłącznie książki w kanonie lektur, a równie dobrze możemy ten kanon lektur rozszerzyć o takie rzeczy jak muzyka, tak, filmy, gry komputerowe, innego rodzaju media, które również przekazują wartość, również przekazują treści, tak, a mogą uczyć, a uczą w sposób dużo bardziej przyjazny dla dzisiejszego pokolenia niż książki. Nie mówię, żeby z książek rezygnować, oczywiście, że nie, tylko żeby był pewien dodatek w postaci właśnie innych mediów, które pozwolą nieco zwiększyć jak uczniowie te aspekty wynikające z lektur poznawali. Natomiast samą wojnę ideologiczną ja się włączać nie będę, bo nie jest to, myślę, moja sprawa. Bardziej bym chciał po prostu, żeby kanon lektur był bardziej elastyczny, dynamiczny i dawał nauczycielowi większe pole do realizacji programu. Dobrze, dziękujemy. Teraz poproszę panią Julię Najmark z Młodej Lewicy. Dziękuję. Ja bym się chciała przede wszystkim odnieść do prowadzącego z następującą prośbą. Udzielił pan podobnie głosu naszemu koledze? Tak, dlatego że dwóch kolejnych prelegentów, kolega z Młodzieży Wszechpolskiej oraz Młodych Socjalistów odnieśli się do niego, dlatego udzieliłem głosu panu
Swobody dla Wolności. Chciałabym tylko zaznaczyć, że w pierwszej rundzie również odnosiliśmy się do siebie nawzajem i z jakiegoś powodu tylko jeden kolega. Po prostu wnoszę o to, żeby zostało to uwzględnione dobrze w następnej rundzie pytania. Dobrze, będzie miała koleżanka oczywiście możliwość jeszcze jednego ad vocem. Wnoszę po prostu o to, żeby każdy z nas mógł się wypowiedzieć. Nie chodzi mi tutaj o to, że dostałam za mało czasu, chodzi mi o to po prostu, żeby było porówno. Dziękuję, dobra. To w takim razie zacznę od odniesienia się do moich kolegów, do moich przedmówców. Przede wszystkim, tak jak już się wcześniej odniosłam w moim ad vocem, według mojego kolegi z Młodych dla Wolności, wartości katolickie są słusznymi wartościami, które powinny być promowane i że są wartościami uniwersalnymi, z czym się można nie zgodzić. Wartości katolickie to jest bardzo specyficzny zbiór wartości, z którymi obecnie w obecnie laicyzującym się społeczeństwie nie wszyscy się zgadzają. I uważam też, że bardzo dużym niedomówieniem jest mylenie wartości katolickich z wartościami chrześcijańskimi, jako że katolicyzm nie jest całym chrześcijaństwem. To też według mnie jest warte podkreślenia. Zarówno wartości katolickie, jak i chrześcijańskie są wartościami, które funkcjonują od dawna w naszym kręgu kulturowym, aczkolwiek nie są wartościami obowiązkowymi i uniwersalnymi. Są oczywiście rzeczy w nich, które są spójne na przykład z naszym systemem prawodawstwa, czy z ogólnie przyjętą moralnością w Polsce, aczkolwiek niektóre aspekty, tak jak na przykład podejście do seksualności według religii katolickiej, niekoniecznie są powszechnie uznawane w obecnym społeczeństwie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tutaj się odniosę do mojego kolegi z Młodzieży Wszechpolskiej, który odniósł się do tego, że Kościół katolicki można oceniać negatywnie. Tak, uważam, że w... Zabrzmiało, okej, zabrzmiało to troszeczkę ostrzej niż planowałam, aczkolwiek jest to wyjęte z kontekstu. Wspomniałeś o tym, że można oceniać negatywnie, aczkolwiek, że ma również pozytywne aspekty, z czym się jak najbardziej zgadzam. I jakby zgadzam się. Pytanie, czy można się zgadzać z faktami. Faktem jest to, że Kościół katolicki ma pozytywne zasługi w całej naszej historii, tak jak na przykład te związane z oświatą, aczkolwiek ma również zbrodnie, o których trzeba mówić i o których jak najbardziej trzeba również uwzględniać w podstawie programowej i trzeba o nich mówić i trzeba je promować. Trzeba o nich nauczać w ten sposób. Dobra, jeżeli chodzi o kwestię, która dotyczy pytania, czyli właśnie trudność w odbiorze lektur z powodu na przykład nauczycia archaicznego języka, moją propozycją byłoby to, bo jakby wiemy, że mamy wydawnictwa, które tworzą podręczniki albo wydawnictwa, które wydają na przykład lektury, takie jak powiedzmy Grek. Moją propozycją jest to, że można spróbować po prostu tłumaczyć lektury z polskiego na polski, z języków archaicznych na języki bardziej współczesne. Jakby na przykład, w moim podręczniku wydawnictwa WSIP-u jest na przykład, jak w przypadku tekstu Bogorodzicy, jest tekst oryginalny oraz jest tłumaczenie bardziej przystępne dla czytelnika. Myślę, że można by spróbować przynajmniej dla chętnych wprowadzać po prostu bardziej przyswajalne tłumaczenia na zwyczajniej świecie. Myślę, że to mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemu tego, że młodzież po prostu nie czyta lektur, dlatego że jest to dla nich zbyt skomplikowane albo po prostu czują się zniechęceni, przeczytawszy początek, dlatego że jest to dla nich ciężkie do przyswojenia. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że rzeczy, nad którymi debatujemy, to są póki co tylko propozycje i że żadna z nich nie została ogłoszona, że tak właśnie będziemy robić, to jest jedyna słuszna droga, w to będziemy iść. To są póki co tylko propozycje. Od tego jest też ta debata, żeby powiedzieć, jakie są nasze propozycje. Chciałabym jeszcze podkreślić to, że coś trzeba wykreślić i że zmiany w podstawie programowej nie powinny być, tutaj się zgodzę z jednym z moich kolegów, że nie powinny być do końca sporem ideologicznym, bardziej trzeba coś usunąć i coś trzeba wykreślić i to nie jest tak, że powinniśmy usuwać jakieś konkretne wartości albo coś takiego, potrzebujemy po prostu usunąć te rzeczy, które się powtarzają. I dlatego na przykład są propozycje, żeby usuwać teksty, w bardzo wielu lekturach w naszej podstawie programowej są promowane wartości, takie jak wiara w Boga. I dlatego część z tych tekstów jest usuwana, ale nie oznacza to absolutnie, że wykreślamy wszystkie teksty, w których jest wspomniana wartość, jaką jest wiara w Boga. Co jeszcze? To mówiłam. Chciałabym jeszcze podkreślić, że według mnie
kwestia prywatyzacji i personalnego, że tak powiem, doboru lektur nie jest dobrą opcją, dlatego że tak jak już było wcześniej powiedziane, będzie to prowadziło do bardzo różnych lektur dla bardzo różnych ludzi oraz prywatyzacji, bo one edukacyjne mają to do siebie, że bardzo mocno faworyzuje to osoby, które mają lepszy status materialny, który będzie stać na jakby bon edukacyjny jest jednak bardzo ograniczoną sumą i na pewno jakby nie pokrywa ona po prostu wszystkich potrzeb człowieka, żeby się doedukować i w tym momencie osoby z wyższych warstw społecznych będą bardziej edukowane i tylko pogłębia to podziały społeczne, przy czym warto jest zaznaczyć, że prawo do edukacji jest prawem człowieka, jest bywalnym prawem człowieka i nie można ograniczać tego, nie można tutaj robić cenzusu majątkowego. Tak. No i dziękuję, to by było na tyle. Dziękujemy. Teraz poproszę o zabranie głosu Szymona Bednarczyka z Młodych Nowoczesnych. No ja myślę, że ja w ogóle najpierw chciałem się odnieść do wypowiedzi mojej przedmówczyni, bo myślę, że podchodzenie do kwestii kanonu lektur w ten sposób, że zastanawiamy się nad tym, czy coś jest łatwe do przyswojenia, czy trudne do przyswojenia, no jest trochę bezsensowne, bo no, edukacja polega na tym, że żeby zapewnić człowiekowi, młodemu człowiekowi możliwości rozwoju i to, czy to jest coś jest łatwe do przyswojenia przez samą w sobie formę tego, zwłaszcza w przypadku kanonu lektur, mija się trochę z rolą tej edukacji. A jeśli chodzi już o sam kanon lektur, to myślę, że jest to jedna z niewielu rzeczy w polskiej edukacji, która w tej chwili, w przeciągu ostatnich kilkunastu nawet lat, funkcjonuje odpowiednio. Znajdują się tam różne, bardzo różne dzieła literackie, przede wszystkim literackie. Niestety, myślę, że to właśnie powinno zostać zmienione w taki sposób, że no, oprócz tej literatury samej w sobie powinny się pojawić także inne dzieła kultury, tak jak wspomniana wcześniej muzyka, filmy czy nawet gry komputerowe, bo to jest część naszej kultury i o tym też się powinno mówić. No ale jeśli chodzi o to, jak to w tej chwili funkcjonuje, to moim zdaniem jest to bardzo dobre, że w kanonie lektur ścierają się różne pozycje przedstawiające różne poglądy. Bo rolą edukacji nie jest wtłaczanie pewnego zestawu ideologicznego młodemu człowiekowi, tylko stworzenie takiej podstawy, takiego pola, na podstawie którego będzie mógł on w stanie wytworzyć swoje własne poglądy, będzie mógł on w stanie zrozumieć współczesną kulturę. No i właśnie dlatego uważam, że no, priorytetem w tej chwili powinno być tak naprawdę cofnięcie o te kilka lat, cofnięcie tego kanonu lektur do momentu sprzed ery rządów najpierw pani minister Zalewskiej, później pana ministra Czarnka. No bo tak jak mówiłem, no, to trochę przesunęło ten kanon lektur za bardzo w prawo, także no, jest on trochę zbyt prawicowy mimo wszystko. No i trochę już przestaje spełniać tą swoją rolę bycia takiej podstawy, taką podstawą do tworzenia tych poglądów przez młodego człowieka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Stowarzyszenie Kolibera, Adrian Góra. Dobrze, no więc moim zdaniem z lekturami mamy dosyć podobną sytuację jak z pracami domowymi. Mianowicie moim zdaniem problem jest wyolbrzymiony. No najzwyczajniej obecna władza, tak jak każda poprzednia, w jakiś sposób postanowiła zdiagnozować jakieś bolączki i choroby trawiące nasz system edukacyjny. No i postanowiła się na tym polu wykazać, przy czym no, powiedzmy sobie szczerze, poszła tutaj na łatwiznę, bo stwierdziła, że łatwo będzie wygumkować poszczególne pozycje z kanonu lektur, czy ogólnie z programu. I oczywiście no, te zmiany mają w pewnym stopniu charakter ideologiczny, no bo oczywiście nie jest przypadkiem, że gumkowane są przede wszystkim te pozycje, które w jakiś sposób kojarzą się właśnie z wartościami konserwatywnymi, chrześcijańskimi, narodowymi i tak dalej. Przy czym no ja zwracam uwagę, że naprawdę nie jest to żadne nowum. W 2007 roku, na co zresztą zwrócił uwagę tutaj kolega po mojej prawej stronie, no Roman Giertych groził, że odejdzie z rządu, jeżeli nie usunie się transatlantyku, jeśli dobrze pamiętam Gombrowicza, ponieważ Gombrowicz promuje homoseksualizm. W 2021 roku mieliśmy Przemysława Czarnka, który dodawał właśnie do kanonu lektur między innymi dzieła Jana Pawła II, jakieś raporty Pileckiego i tak dalej. No dzisiaj mamy po prostu zmianę wajchy w drugą stronę, w lewo, a więc panią minister
nowacką, która będzie chciała tutaj dodawać jakieś dzieła oświecone Olgi Tokarczuk. Przy czym ja zwracam uwagę, no taką walkę o rząd dusz, taka walka o rząd dusz jest naprawdę dosyć stała w historii. Właśnie Fryderyk Bastiat bardzo dobrze o tym pisał, o pewnej dychotomii stanowisk, tutaj zacytuję, które się ścierają. Otóż duchowieństwo powiada, demoralizujecie tylko młodzież waszym filozoficznym racjonalizmem. Uniwersytet odpowiada, a wy tumanicie ją waszym religijnym dogmatyzmem. I naprawdę w miejsce uniwersytetu i w miejsce duchowieństwa możemy śmiało wstawić sobie obecne ośrodki polityczne, które wspierają się o treść nauczania. Mamy więc pewnych kapłanów polskości, takich jak właśnie Przemysław Czarnek, który chciałby tutaj uformować polskich patriotów. Przy czym ja zwracam uwagę na to, że właśnie ta młodzież formowana przez Przemysława Czarnka, karmiona tymi mitami narodowymi, tą polskością, hitem, wyszła z tej szkoły, poszła do urn i zagłosowała na opcje okołolewicowe. Więc ja podziwiam tutaj skuteczność pana ministra. No i mamy z drugiej strony stronę taką oświeconych lewicowych intelektualistów, których Hans Hermann Hoppe nazwałby antyintelektualnymi intelektualistami. Takich właśnie jak pani minister Nowacka. No, chcą oni uformować w pewien sposób jakiegoś takiego postępowego Europejczyka, który odetnie się od tego konwencjonalizmu polskości, od tej zaściankowości. Przy czym ja nie zawsze przypisywałbym tutaj motywację ściśle ideologiczną do tego. Naprawdę niektóre rzeczy można wytłumaczyć tak zwaną brzytwą Hanlona, zgodnie z którą nie należy przypisywać komuś złej woli, jeżeli coś wystarczająco da się wytłumaczyć głupotą. No bo w końcu trzeba być skrajnie głupim, żeby na przykład postrzegać Biblię w kategoriach jakiegoś ideologicznego, archaicznego dzieła, a nie po prostu jakiegoś dzieła kulturowego, które tak czy siak wpływa mniej więcej na tożsamość, na myślenie około 2,5 miliarda ludzi na Ziemi. Więc moim zdaniem błędem jest to, że my cały czas dyskutujemy o tej treści, a nie na temat tego, jak właśnie odejść od tego modelu pruskiego, zmienić go w kierunku jakiejś decentralizacji konkurencji. Ja jednak uważam, że no, mimo wszystko szkoły właśnie powinny same w dużym stopniu przy wsparciu rodziców kształtować tutaj program i kanon lektur. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, właśnie kształcić dzieci w duchu konserwatywnym, niech czyta Petersona. Jeżeli ktoś chce poznać perspektywę lewicową, niech czyta Michela Foucault i tak dalej. Mimo wszystko moim zdaniem najlepsza będzie tutaj konkurencja. Dziękuję i ostatni głos w tej rundzie, Filip Olszewski, Platforma Obywatelska. Tak, ja na samym początku chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim wydaje mi się, że tak jak tutaj siedzimy, na pewną aprobatę, na pewno zasługuje fakt, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło najpierw do prekonsultacji, później będą konsultacje, a na sam koniec zostanie podjęta decyzja. I do tych prekonsultacji zostały zaproszone absolutnie wszystkie środowiska, więc cieszy mnie to bardzo, dlatego że tak jak już tutaj też podkreślili przedmówcy i przedmówczyni, że no, te decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Natomiast co ja uważam o tym kanonie lektur? Uważam, że na samym początku warto jest podkreślić, że ten kanon jest zdecydowanie przeładowany. Tutaj znowu polecę refleksją, przepraszam, że takie ucieczki do tego życia prywatnego, natomiast ja doskonale pamiętam, jak to było z tą podstawą programową, jeżeli chodzi o język polski. My nie mieliśmy czasu absolutnie na nic innego niż na realizację po prostu omawiania coraz to kolejnych lektur, które później zlewały się tak czy siak w jedną całość. Czy ten kierunek i te lektury, o których tutaj mówimy, że je usunięto czy nie, ja pozwolę sobie tego nie oceniać, dlatego że ja nie jestem ekspertem. Ja nie jestem polonistą, nie jestem historykiem. Mnie uczono przy tym starym kanonie jeszcze szkoły za czasów rządów PiS-u. Przeżyłem. Natomiast fakt jest też taki, że osobiście wydaje mi się, że brakowało naprawdę lektur, które poruszałyby współczesne problemy, bo jednak poniekąd oczywiście zgodzę się z tobą, że
problemy dzisiejszego świata i problemy średniowieczne w wielu miejscach rzeczywiście nachodzą się na siebie. Jednak świat przeszedł znaczną ewolucję i są też aspekty dosyć nowe. I ja tutaj wcale nie mówię, że powinniśmy wrzucać uczniom Olgę Tokarczuk, bo ona, jeżeli mówimy tutaj już o tej trudności w zrozumieniu pewnych tekstów, to teksty Olgi Tokarczuk też nie są wcale najprostsze do zrozumienia, więc to też trzeba podkreślić. Lektury powinny być przede wszystkim dopasowane do wieku uczniów i na to trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę, bo ja zgodzę się z wami tutaj wszystkimi, tak jak powiedzieliście, że nauka o spuściźnie polskiej historii, o tym, jak kształtowały się dzieje naszego kraju, jest bardzo istotna. Ja też chciałbym poruszyć to, co... Nie pamiętam, który tutaj z was mówił o nauczaniu w blokach, natomiast to bardzo, bardzo mi się podobało, to chyba było a propos tej mojej wypowiedzi, dlatego że tak, no, periodyzacja dziejów Polski jest bardzo, bardzo istotna i niestety na tę chwilę przedmioty takie jak historia i Polski, które powinny iść naprawdę ze sobą ściśle w parze, dlatego że to zdawałem rozszerzoną i historię i Polski i to... Gdyby to szło w parze, to znacznie ułatwiałoby zrozumienie tego materiału, natomiast to gdzieś tam te ścieżki się rozchodzą i ciężko jest to później wszystko przyswoić. Natomiast nie ulega wątpliwościom fakt, że niektóre lektury powinny zostać usunięte, ale nie dlatego, że tutaj chodzi o pewną ideologię, czy nawet o tą... O to słownictwo archaiczne, dlatego że też tutaj się zgodzę, że to nie jest, że to jest żaden argument. Na pewno wtedy bym zaproponował takie rozwiązanie, co bardzo mi się podoba, tak się stosuje w niektórych państwach zachodnich, że lektury czyta się fragmentarycznie. Natomiast nie mówię tutaj o tym, że powinno się czytać wybrane fragmenty, tylko aby łatwiej uczniowi było zrozumieć tekst, który jest pisany rzeczywiście nieco bardziej skomplikowanym językiem, czyta się go z lekcji na lekcję, czyli taki nauczyciel mówi, ok, przeczytajcie na następne lekcje 3 czy 4 rozdziały i będziemy sobie omawiali i jechali z tym po kolei. Natomiast żeby móc tak zrobić, to trzeba temu nauczycielowi kupić czas. Żeby kupić mu ten czas, którego on ma masakrycznie mało, trzeba rzeczywiście coś z tej podstawy programowej usunąć. Dobrze, dziękuję za drugą rundę pytań. Teraz możemy przejść do trzeciego, już ostatniego pytania, jakie chciałem wam zadać. Tutaj możecie również podczas swojej wypowiedzi podzielić się ogólnymi refleksjami, ogólnymi wnioskami, ogólnymi przemyśleniami, jakie macie na temat tego, w jakim kierunku powinna zmierzać polska edukacja. No więc trzecie pytanie jest podsumowujące. No, jak podoba się wam przyjęty przez panią minister Barbarę Nowacką kierunek zmian zaproponowany przez ministerstwo w ostatnim tygodniu? Słyszeliśmy z wielu stron głosy bardziej przychylne tym reformom, mniej przychylne. Chodzi tutaj między innymi właśnie o kontrowersyjne kwestie związane z nauką przede wszystkim historii, tego, że niektóre rzeczy mają zostać w nauczaniu w szkołach podstawowych w historii zmarginalizowane, inne mają zostać uwypuklone. Jaki jest wasz stosunek do zmian i jak się na to zapatrujecie? I tutaj jako pierwszego zabranie głosu poproszę Szymona Bednarczyka z Młodych Nowoczesnych. Jeśli chodzi o kierunek zmian w edukacji, który zdecydowała się objąć pani ministra Nowacka, to myślę, że jest on jak najbardziej dobry. Tak właściwie jeszcze nie wiemy, jak to wyjdzie, ale myślę, że wyjdzie to dobrze. Moim zdaniem zwłaszcza taką najważniejszą rzeczą w tej chwili jest zmiana podstawy programowej, bo ta podstawa programowa no, tak naprawdę od wielu, wielu lat wiele się nie zmieni. Tutaj też myślę, że bardzo dobrym pomysłem byłoby na przykład wprowadzenie tego nauczania przedmiotów w blokach, no bo niektóre przedmioty się po prostu powtarzają, niektóre kwestie się powtarzają. No i jest to po prostu marnowanie czasu, zwłaszcza, że tego czasu ci nauczyciele mają mało. No i myślę, że edukacja w tej chwili, w ogóle cały system szkolnictwa powinien przygotowywać przede wszystkim młodego człowieka do funkcjonowania w bardzo dynamicznie zmieniającym się świecie. Bo tak naprawdę to, czego uczy się w szkołach teraz, za 20, za 30 lat, może być już po prostu nieaktualne. Dlatego myślę, że faktycznie powinno się postawić przede wszystkim na te umiejętności miękkie, a zwłaszcza na to, jak w ogóle się uczyć, jak zdobywać tą wiedzę, bo tak jak mówiłem, ta wiedza w tej chwili jest bardzo dynamiczna, świat się zmienia, wiele rzeczy się zmienia, no i taki uczeń, który będzie wkraczał w dorosłe życie, później będzie żył w tym dorosłym życiu, powinien wiedzieć, jak powinien, w jaki sposób
zdobywać tę wiedzę, w jaki sposób funkcjonować w społeczeństwie i w jaki sposób po prostu rozwijać się, w jaki sposób funkcjonować w odpowiedni sposób. Dobrze, teraz Stowarzyszenie Koliber, Adrian Góra. No więc, żeby ocenić ogólny kierunek reform, ja chciałbym tutaj odwołać się do fragmentu przedwyborczej umowy koalicyjnej obecnej władzy, zgodnie z którym wyprowadzimy politykę ze szkół, zwiększymy ich autonomię, pamiętając jednocześnie, że powinny przekazywać wartości nowoczesnego patriotyzmu, otwartości i praw człowieka oraz bogactwo polskiej kultury. I myślę, że nie tylko dla mnie w obliczu obecnych reform ten wskazany fragment wydaje się, delikatnie mówiąc, zabawny. No, po pierwsze, władza w żadnym stopniu nie wyprowadza polityki ze szkół, wręcz przeciwnie, wprowadza zmiany ściśle ideologiczne, chociażby właśnie usuwając elementy kojarzone z wartościami konserwatywnymi. Po drugie, ministerstwo w żadnym stopniu nie zwiększa autonomii szkół, wręcz przeciwnie, odgórnie postanawia narzucać określone metody nauczania bądź ich zabraniać. Po trzecie, no mowa tutaj o nowoczesnym patriotyzmie. No jeżeli wymazywanie takich postaci jak Pilecki, jak Inka, jak Jan Paweł II, żołnierze wyklęci, czy też nie nazywanie właśnie po imieniu ludobójstwa na Wołyniu ma świadczyć o jakimś poziomie patriotyzmu, to ja naprawdę chciałbym poznać definicję patriotyzmu według pani minister Nowackiej. No i po czwarte, kwestia bogactwa polskiej kultury. Ja rozumiem, że właśnie temu ma również służyć usuwanie lektur, które w jakimś stopniu kształtowały tę polską kulturę i ją nadal kształtują. Więc ja mam wrażenie, że tutaj zrobiono wszystko odwrotnie niż założono. No, w sumie mnie to nie dziwi, zazwyczaj u lewicy zaczyna się na dobrych chęciach, a kończy zawsze w sposób jakiegoś kreowania nowych, absurdalnych problemów. Przy czym ja nie chciałbym negatywnie oceniać, nie oceniam negatywnie tylko samego kierunku obecnego, ale cały czas brnięcie w tym kierunku etatystycznym, bo to o to dokładnie chodzi, tak? On po prostu przybiera cały czas inne zabarwienie ideologiczne i moim zdaniem są tutaj dwa rozwiązania, przy czym ja w to pierwsze nie do końca wierzę. Pierwsze to właśnie pewna sanacja tego modelu centralistycznego przy jednoczesnym zostaniu przy nim, a więc jakieś mocniejsze profilowanie klas, stawianie na większy indywidualizm, dostosowanie treści do zainteresowań ucznia, do potrzeb rynku, a więc jakaś współpraca z przedsiębiorcami, też do aktualnej sytuacji politycznej. No na przykład, mam pytanie do w sumie publiczności. Ile osób z Państwa w tym momencie wiedziałoby, jak się zachować w sytuacji, gdyby zaatakowała nas Rosja? W sensie, gdzie dokładnie pójść, jakie przedmioty zgromadzić, jak się komunikować? Ile osób z Państwa, jak posługiwać się bronią? To nawet sporo. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Ale co do zasady, takich rzeczy nie uczy się w szkole, ponieważ ktoś mądry stwierdził, że no w państwie, które regularnie co kilkadziesiąt lat jest wyniszczane przez wojnę, no umiejętność jakiegoś reagowania kryzysowego nie jest jedną z istotnych rzeczy, które warto uczyć. Więc no, ja tutaj uważam, że to byłyby dobre reformy, ale nie wierzę w ich neutralny przebieg, on zawsze byłby warunkowany ideologicznie, dlatego ja mimo wszystko proponowałbym jednak bony edukacyjne jako pewien system pośredni między właśnie prywatyzacją a pełnym upaństwowieniem, w którym to rodzic będzie wybierał szkołę, pewną otoczkę wychowawczo-ideologiczną, która panuje w tej szkole, a państwo wyznaczałoby jedynie pewne minimum programowe, tak jak chociażby w przypadku restauracji, minimum sanitarne, które ma obowiązywać. I szkoły by ze sobą konkurowały o ucznia, podnosiły jakość nauczania, zarobki nauczycieli byłyby uzależnione od
od ich jakości, tak jak nie narzekamy, że słaby kucharz zarabia gorzej, a dobry lepiej, tak też nie powinno być z nauczycielami. Więc moim zdaniem to jest dobry kierunek. Dziękuję. Dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę Julię Najmark z Młodej Lewicy. Okej, dobra. To ja bym się chciała odnieść do kilku rzeczy, które już wcześniej padły. Przede wszystkim a propos edukacji blokowej. Uważam, że to jest super pomysł, żeby prowadzić edukację blokową, aczkolwiek nie jest on możliwy. Patrząc, w sensie jest on bardzo trudny do zrealizowania. Patrząc na przykład na to, jak obecnie wygląda nasza edukacja, nauczyciele nie zdążą z prowadzeniem materiału i jakby każda klasa jest inna, każda klasa inaczej przyswaja dany materiał i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, w którym nauczyciele musieliby synchronizować, się między sobą z jakby omawianiem programu, gdzie omówienie lalki trwa krócej niż omówienie pozytywizmu najczęściej, po prostu byłoby to bardzo trudne do zgrania, także myślę, że jest to dobry pomysł, aczkolwiek ciężko, aczkolwiek troszeczkę nietrafiony. Co dalej? Chciałabym zaznaczyć przede wszystkim to, że jeżeli chodzi o zmiany w historii, to uważam, że bardzo ważne jest to, żeby mówić o ludobójstwach i między innymi jednymi z proponowanych zmian jest to, żeby usunąć informacje dotyczące polityki III Rzeszy i na przykład, żeby uczeń umiał wymienić najważniejsze obozy koncentracyjne. Uważam, że powinno to zostać, dlatego że kwestie związane z ludobójstwami, kwestie związane z zbrodniami na ludzkości są kwestiami bardzo ważnymi i powinny być w każdej szkole. Mówiąc właśnie jeszcze a propos powszechności szkolnictwa, to ponownie odniosę się do bonów, które właśnie, jeżeli tak jakby powiedział mój przedmówca, wprowadzić bony i rodzice wybieraliby uczniom szkolnictwo na podstawie tego, jaką powiedzmy stronnictwo, jaką ideologię reprezentuje dana szkoła, to w tym momencie mielibyśmy bardzo ciekawy przekrój społeczeństwa, patrząc na to, że my, jak wszyscy tutaj siedzimy, wszyscy byliśmy kształceni w tym samym modelu szkoły, a jak widać nasze poglądy różnią się bardzo mocno. Gdyby każdy z nas było indoktrynowane w szkole w bardzo różny sposób, nie jestem sobie w ogóle w stanie wyobrazić, jak ogromne podziały by się wytworzyły. Także potrzebna jest nam możliwie jak najbardziej obiektywna, dlatego że ciężko jest osiągnąć idealną obiektywność, możliwie jak najbardziej obiektywna, pluralistyczna edukacja, która będzie nam reprezentować różne poglądy i nie będzie wskazywać, że ten jest najlepszy. Oczywiście z pominięciem tego, że ideologie typu na przykład nazizm, trzeba podkreślić, że są sprzeczne z ideą praw człowieka, są sprzeczne po prostu z godnością ludzką. Dobra, jeżeli chodzi o rzecz, którą... jeszcze odnoszę się do tego, a propos tego, co mówiła ministra Nowacka, a propos autonomii szkół, to chciałabym zaznaczyć, że z tego, co mi się wydaje, ministra mówiła o decentralizacji, którą planuje i która mówiła o tym, żeby przekazać część kompetencji samorządom, które są jakby nie patrzyli bliżej szkół i bliżej ich problemów niż władza centralna. I tak jak już mówiłam, potrzebne jest nam właśnie odgórna podstawa programowa, odgórny kanon lektur, aczkolwiek dobrym pomysłem jest, żeby zdecentralizować szkolnictwo. Uważam, że to, czego bardzo mocno brakuje w polskiej szkole, jest rzetelna edukacja seksualna. WDŻ-ty są obecnie przedmiotem nieobowiązkowym, na które uczęszcza mało osób, między innymi właśnie ze względu na przepakowanie godzinowe, czy też po prostu zwykłe ludzkie lenistwo. Rzetelna edukacja seksualna jest nam bardzo potrzebna, dlatego że w Polsce mamy szanująco niski poziom, patrząc na badania. Mamy również najmniejszy dostęp do praw reprodukcyjnych w całej Unii Europejskiej i jest to bardzo palący problem. Osobiście znam ludzi, którzy w wieku 16 lat, wiek 16 lat jest wiekiem, w którym można legalnie współżyć w Polsce, nie wiedzieli, czym jest menstruacja. To jest sytuacja patologiczna, w której ludzie nie wiedzą takich rzeczy, ludzie nie znają podstawowej biologii człowieka i bardzo potrzebne jest to, żeby wprowadzić ulepszenia w zakresie edukacji seksualnej i żeby lepiej ją po prostu przeprowadzać. Dziękuję. Tak, proszę bardzo. Ja chciałbym zapytać koleżankę, czy właśnie koleżanka uważa, że indoktrynacja, w której państwo określa treść, czy też poszczególne jednostki rządzące określają treści, tak jak pani tutaj zwróciła uwagę, że powinno nauczać się na przykład edukacji seksualnej, ponieważ pani uważa, że tak powinno być, jest lepszą indoktrynacją niż to, że rodzice samodzielnie decydują o tym, znając jednocześnie
swoje dzieci, ich osobowość, ich wymagania i możliwości, do jakiej szkoły chciałyby ich posłać i jaki model nauczania będzie dla nich najlepszy. Bardzo się cieszę, że padło to pytanie, ponieważ mam okazję powiedzieć, że edukacja seksualna nie jest indoktrynacją. Jest, tak samo nazwa wskazuje, edukacją. Edukacja seksualna to jest zbiór faktów. Jest to zbiór faktów biologicznych, jest to zbiór faktów, które każdy powinien wiedzieć. Wiedza o tym, powiedzmy, jaka jest budowa żeńskiego układu rodnego, jest wiedzą biologiczną, która jest obiektywna i nauczanie jej nie jest kwestią ideologiczną. Okej. Przede wszystkim w propozycjach, które mamy właśnie teraz zostały opublikowane, zostało wykreślone z lekcji biologii między innymi nauka o cyklu menstruacyjnym. To jest absolutnie nieporozumienie według mnie. I nie zgadzam się z tym, jakby, ja może podkreślę, że Barbara Nowacka nie jest z lewicy. Po prostu jakby mówię, mam prawo się nie zgadzać z tym i uważam, że to jest bardzo zła propozycja i absolutnie nie można do czegoś takiego doprowadzić. Tak, aczkolwiek kwestia tego, w jaki sposób zbudowane jest ludzkie ciało, nie jest kwestią wyników badań, jest kwestią biologiczną i obiektywną. Jakby, oczywiście kwestie tutaj jakby tak, zgadzam się z tym, że nauka jest relatywna, aczkolwiek jakby nie patrzeć, nie ma takich wątpliwości związanych z właśnie takimi przedmiotami jak na przykład biologia, gdzie jakby zgadzamy się, że na biologii mamy przedstawioną wiedzę, która jest względnie obiektywna, o tyle ile się da oczywiście, która jest względnie obiektywna i jest zgodna z tym, a jakby nie kłócimy się nad tym, że to jest relatywne na przykład, a kwestia edukacji seksualnej jest po prostu kwestią bardzo kontrowersyjną, na której punkcie też panuje bardzo duże tabu społeczne i to tabu społeczne to jest zamknięty krąg. I przez to, że polska szkoła nie chce mówić, albo chce mówić w ograniczonym zakresie o seksualności, przez to wytwarza się tabu. Skoro wytwarza się tabu, to polska szkoła tym bardziej nie chce mówić. O Jezu, spoko, przestraszyłam się po prostu. Polska szkoła również nie chce o tym mówić. To jest zamknięty krąg. Nie mówiąc już o przerzucaniu się odpowiedzialności. Szkoła twierdzi, że rodzice powinni zająć się kwestią edukowania seksualnego swoich dzieci. Rodzice twierdzą, że szkoła powinna się tym zająć za nich i finalnie kończy się na tym, że bardzo duża część polskiej młodzieży swoją część dotyczącą seksualności czerpie z pornografii. Teraz głos zabierze przedstawiciel Młodych Socjalistów. Kwestia edukacji. Tutaj mój przedmówca z Kolibra zauważył właśnie problem edukacji obrony cywilnej. Socjaliści już w 1939 roku wiedzieli, jakim zagrożeniem jest wojna. Powstała Robotnicza Brygada Obrony Warszawy pod przewodnictwem Polskiej Partii Socjalistycznej. Uczyła ona ludzi, którzy nie mieli nigdy obycia z bronią, nauczyli ich walki, obrony swojej Warszawy, jakby nie patrzeć. Warszawiacy to byli. Wydaje mi się, że powinniśmy się skupić na kilku kwestiach. Po pierwsze geopolityka, po drugie polityka wewnętrzna, no i też ostatni właśnie podział polityczny. Moim zdaniem szkoła powinna być jak najbardziej obiektywistyczna, czyli nie powinniśmy się skupiać na jednej linii politycznej, no bo to nie wpływa nigdy dobrze. Powinniśmy się też skupić właśnie na geopolityce. Aktualnie mamy zagrożenie ze strony Rosji. No niestety udowodniono, że konfederaci nadal mają na swoich listach szpiegów FSB i nawet ostatnio na protestach rolników, którzy... No wyborcze. No stary. Tak. Nie jest poprzedni. Dobrze, pozwólmy. Dobra, tak, wracając. Ostatnio nawet na proteście rolników udowodniono, że był taki agent, który mówił o tym, żeby Putin zbawił Polskę. No, bądźmy szczerzy, czy my chcemy powrotu caratu? Raczej nie. Czy my chcemy Putina w Polsce? No nie. Rolnicy nie chcą też Putina w Polsce, tylko chcą, żeby ich prawo jako rolników były ich, a nie tak jak teraz to Unia Europejska. No niestety idea była słuszna Unii Europejskiej, ale się zmieniła na przestrzeni lat w Unię prywaciarzy, którzy walczą z mniejszymi przedsiębiorstwami, które są dla nich niebezpieczne. Więc powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad obroną cywilną, uczyć młodych ludzi podstaw. To naprawdę nie jest dużo. Nauczyć zakładania stazy, nauczyć przetrwania takiego typowego, właśnie jak się komunikować, jakie aspekty są ważne w trakcie na przykład właśnie ataku. Co robić, jak się kontaktować z rodziną, jak się kontaktować z innymi osobami, jak się organizować, żeby nie było takiej sytuacji, że nagle nas zaskoczy coś, a my będziemy po prostu w rozkroku, nie będziemy wiedzieć, co robić i będziemy uciekać po prostu przez Rumunię znowu. Wydaje mi się, że też tutaj ten aspekt taki właśnie przyszłości szkoły, no jakby ta przyszłość szkoły jest bardzo trudna. Mamy nadal ten system pruski. Ten system powinien być albo wystarczająco mocno zmodernizowany, zmieniony, żeby nie był już tylko
po prostu maszynką do tworzenia posłusznych chłopów i robotników, którzy będą grzecznie wysłuchiwać po prostu pana nad sobą, tylko żeby tworzył ludzi inteligentnych, ludzi, którzy chcą się rozwijać. Oceny opisowe mogłyby na takie coś pozwolić, dlatego że oceny opisowe by pokazywały uczniom, gdzie mają problemy rzeczywiście. Zmiana, zatarcie granicy pomiędzy uczeń-nauczyciel, tego wzajemnego szacunku wobec siebie, które no, są niestety zniszczone. W wielu opiniach nawet na szkół się pisze, uczniowie piszą swoje frustracje, gdzie nauczyciele traktują ich gorzej, bo są uczniami. No i no nie ma takiej sytuacji, no bo to tylko właśnie niszczy zdrowie psychiczne ludzi, w szczególności młodych. Szkoła jest miejscem, gdzie ludzie się powinni rozwijać, a nie być zniszczonym psychicznie. I to było wszystko. Dziękuję. Teraz Michał Błaszczak, Młodzi dla Wolności. Tak, no czy zmiany idą w dobrym kierunku? No idą w żadnym kierunku. Tak naprawdę to jest kolejna wojenka ideologiczna. PiS wywrócił porządek w edukacji. I teraz PO chce znowu wywrócić porządek na swoją modłę. Tutaj koleżanka wspomniała, że ma być przyznana większa autonomia samorządom. No, ja o tym nie słyszałem, co pokazuje sam fakt, że te reformy skupiają się właśnie na najmniej istotnych problemach, czyli właśnie tutaj przyciąć, tutaj więcej dodać. No, a problemem polskiego szkolnictwa jest właśnie przerośnięta biurokracja, że nauczyciele zamiast uczyć dzieci muszą siedzieć po kilkanaście godzin dziennie, uzupełniać jakieś dzienniczki i tak dalej, wypełniać sprawozdania z tych zajęć. To jest prawdziwy problem w szkołach i oczywiście zbyt duży nakład właśnie tych informacji naraz. I oczywiście trzeba odchudzić podstawę programową, ale powinno się to odbyć w konsultacji właśnie z nauczycielami i z rodzicami. No teraz te konsultacje to, jeżeli dobrze pamiętam, to trwały 3 dni. Nie wiem, ile będą trwały to były prekonsultacje, tak? Nie wiem, ile będą trwały właściwe konsultacje, ale mam nadzieję, że nie będą wyglądały tak jak konsultacje społeczne przeprowadzone przez Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w sprawie wprowadzenia SCT, gdzie to była po prostu parodia, tak? I to, czego potrzebują polskie szkoły, to jest właśnie odbiurokratyzowanie szkół, zwiększenie konkurencyjności szkół. I tutaj chciałbym się odnieść do tego, co koleżanka mówiła o bonie edukacyjnym, że on rzekomo zmniejsza szanse. No ja się zdecydowanie nie zgodzę. W tym momencie wszyscy płacą podatki i nie mają wyboru, czy idą do prywatnej szkoły, czy do publicznej. Jeżeli chcą zapewnić dziecku edukację w prywatnej szkole, muszą płacić dodatkowo czesne. Bon edukacyjny natomiast powoduje to, że każdy dostaje do dyspozycji to, co płaci w podatkach właśnie na edukację i może sobie wybierać między każdą szkołą, a jeżeli chce lepszą edukację, to dopłaci. Czyli no tutaj zwiększamy te szanse, jeżeli chodzi o możliwość zdobycia edukacji. W zasadzie to wszystko z Państwa. Bardzo dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę Filipa Olszewskiego z Platformy Obywatelskiej. Jeżeli chodzi o sam kierunek zmian i o te pewne podsumowanie, ja myślę, że jest jeszcze trochę za wcześnie. To znaczy fajnie byłoby, gdyby to pytanie rzeczywiście mogło paść za jakiś czas i wtedy moglibyśmy mówić o większych konkretach, dlatego że ja wiem, że to jest taki trochę truizm i powtarzane jest to przez każde ministerstwo i tutaj publiczność może to różnie potraktować, ale naprawdę w momencie, w którym jest to przekazanie władzy, no to pierwsze, co się tak naprawdę odbywa, to są audyty. I to nie po to, żeby kogoś tam wyciągać za uszy i powiedzieć, a ty byłeś taki zły i wstrętny i ty po prostu teraz ciebie zlinczuję publicznie, tylko to najzwyczajniej w świecie chodzi o to, żeby zachować pewną ciągłość w pracach ministerstwa. To, co na pewno jest ogromną bolączką wszystkich nauczycieli i nauczycielek, no to jest kwestia wynagrodzeń. Cieszy mnie bardzo, że w tym momencie koalicja 15 października podniosła te wynagrodzenia o 33% dla nauczycieli początkujących i o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Oczywiście to jest kropla w morzu potrzeb.
dlatego że nauczyciele przez wiele, wiele lat byli niewystarczająco wynagradzani za swoją naprawdę bardzo ciężką pracę. Tutaj kolega wyszedł, natomiast trochę nie zrozumiałem z tą biurokracją, dlatego że no, w jakiś sposób nauczyciele ze swojej pracy też muszą się rozliczać i w jakiś sposób te efekty mierzyć, stąd też są dzienniki. Jeżeli chodzi o tą szeroko pojętą autonomię, ja uważam, że idzie to w lepszym kierunku niż było to za czasów Prawa i Sprawiedliwości, chociażby widząc to po kuratorach oświaty, którzy naprawdę byli swoistymi kagańcami na dyrektorach szkół. Tutaj za przykład myślę, może nam posłużyć kurator Barbara Nowak z Małopolski, która rodem z PRL-u cenzurowała dziady. I ja tutaj naprawdę nie byłem na tej sztuce, nie będę jej tutaj oceniał, bo o niej były różne opinie. Lewa strona sceny politycznej mówiła super, prawa mówiła słabo. Natomiast uważam, że właśnie to nie jest kwestia tego, abyśmy cokolwiek cenzurowali, tylko chodzi o to, żeby dzieci i młodzież uczyła się niezależnego myślenia, widziała obie strony tej sceny i była uczona też pewnego krytycyzmu, żeby oni mogli sami wyciągać wnioski i wyciągać to, co dla nich jest najlepsze. W związku z czym podoba mi się na pewno fakt, że szkoła mogła odetchnąć z ulgą. Ja też startuję do Rady Miasta, rozmawiam z dyrektorami szkół i oni mówią wprost, że odetchnęli naprawdę z ulgą i to wcale naprawdę nie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej czy formacji, którą ja mam przyjemność reprezentować. W związku z czym, wracając jeszcze do takiego clou pytania, ja myślę, że prognostyk jest całkiem niezły na przyszłość, natomiast na takie konkretne oceny trzeba jeszcze jednak chwilę poczekać. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Rafał Buca z Młodzieży Wszechpolskiej. Okej, dużo rzeczy tutaj padło. Przede wszystkim chciałbym podziękować kolegom za poparcie pomysłu, który tutaj wprowadziłem do debaty, a mianowicie system blokowy. Uważam, że jest on dobry i wbrew pozorom jest możliwy do zrealizowania z racji na to, że no, wystarczy tak naprawdę doprowadzić do pewnego uwspólnienia systemów poszczególnych zajęć, aby one po prostu przebiegały równomiernie, zgodnie z konkretnymi tematami. Da się to zrobić. I no, tak jak mówiłem, no, jeśli będzie na przykład właśnie ten pozytywizm omawiany w kontekście historycznym na lekcji historii, to niech będzie ta lalka na polskim. No, mówiliśmy o tym i w miarę większość z nas zgadza się, że jest to system dobry. Odniosę się jeszcze do tego, co powiedziała koleżanka z Lewicy. Ja też bardzo jestem przeciwny temu, by wprowadzić to, co pani Barbara Nowacka zaproponowała, czyli żeby usunąć cykl miesiączkowy z nauki biologii, bo to jest w ogóle jakiś absurd dla mnie. No, żeby młoda dziewczyna nie mogła się w szkole nauczyć, co to jest miesiączka. I chłopcy również, no bo to jest przecież na lekcjach biologii. Wykreślenie tego jest totalnym absurdem. I nauka biologii jest czymś właśnie niepodważalnym. Powiedziałaś, że edukacja seksualna to nie jest żadna indoktrynacja, ponieważ jest to oparte na nauce i to jest tylko i wyłącznie wiedza. No nie, w sensie to tak nie działa. Tak to by działało w jakiejś utopii. Ale realia są takie, że no, niestety w obecnych uwarunkowaniach kto prowadzi badania, ten może sobie uzyskać dowolne wyniki. I uważam, że wyprowadzanie tego typu wrażliwych kwestii, jak właśnie kwestie seksualne z nauki biologii, no jest zagrożeniem. Ja też uważam, że właśnie to, że został wykreślony ten cykl miesiączkowy u kobiet, no nie jest bez powodu i uważam, że to zmierza raczej w kierunku realizowania jakichś idei związanych z postulatami ruchu LGBT. Też powiedziałaś, że pani Barbara Nowacka nie jest z Lewicy, jest z Koalicji Obywatelskiej, tak, ale jest z lewicowej frakcji Koalicji Obywatelskiej, czyli z Inicjatywy Polskiej, co się koledzy pewnie zgodzą, bo są z tej drugiej i z tych innych frakcji, a przez lata działała w innych organizacjach lewicowych, jak na przykład Unia Pracy, która jest zdecydowanie lewicową partią. Więc no nie, Barbara Nowacka jest osobą o lewicowych poglądach i reprezentuje agendę lewicową i będzie to robić. To, co trzeba zrobić w polskiej szkole, to skończyć jakieś konflikty między dogmatyzmem tej liberalnym, że musi być wszystko zaraz prywatne, i dogmatyzmem lewicowym, że trzeba tworzyć jakieś nowe przedmioty, gdzie będzie można odrywać edukację seksualną od biologii. No nie, musimy szkolić specjalistów, musimy rozwijać
nasze państwo rozwijać edukację w taki sposób, aby kształciła ona wyspecjalizowane jednostki w konkretnych rzeczach. Czemu nikt nie powiedział nic o tym, że na przykład mamy za dużo studentów, mamy zbyt wiele licealistów, po co nam to? Naprawdę obecnie dla rynku pracy nie ma nic gorszego niż to, że mamy po prostu mnóstwo osób wykształconych w kierunkach humanistycznych, które są totalnie zbędne. I to jest też rozczarowanie dla tych osób, które będą się kształciły w tych kierunkach, bo później nie znajdą pracy na rynku pracy. Powinny być konkretne egzaminy na koniec szkoły podstawowej, które profilowałyby do tego, czy dana osoba pójdzie do liceum, czy nie. I być może większość nie powinna iść. Jeśli pójdzie mniejsza ilość osób do liceum, też będzie możliwa indywidualizacja w tym, bo będą mniejsze klasy, więc będzie bardziej tutorsko, będzie można bardziej prowadzić tę edukację na zasadzie uczeń-mistrz. Będzie lepszy kontakt ucznia z nauczycielem, jeśli będzie tych uczniów w liceach mniej i do tego trudne matury, żeby na studiach było ich jeszcze mniej. Po prostu nie potrzebujemy aż tylu magistrów. Potrzebujemy dobrego szkolnictwa zawodowego, dobrego szkolnictwa technicznego, dobrych fachowców, którzy będą ten kraj rozwijać. Nie potrzebujemy aż tylu filozofów i studentów gender studies, z całym szacunkiem. I przepraszam, ale potrzebujemy jak najwięcej fachowców, specjalistów i do tego potrzebne są też właśnie kierunki techniczne i kształcenie zawodowe, które musi zająć odpowiednią pozycję. Kończąc, ja oceniam zmiany, reformy. No nie, celowo nie użyłem słowa reformy, bo to nie jest żadna reforma, to jest deforma. Deform edukacji pani Nowackiej oceniam bardzo negatywnie, zważywszy na to, że nie wprowadza nic, bo to nawet fajnie, zgodziliśmy się, że mógł być ten system blokowy i tak dalej. Reforma pani Nowackiej nie wprowadza nic absolutnie, co naprawiałoby problemy polskiej edukacji, a wprowadza jedynie zamieszanie, wprowadza jedynie, właśnie nie wprowadza, tylko wyprowadza te kwestie, które są ważne dla naszego narodu, czyli usuwamy właśnie rzeź wołyńską, usuwamy, przepraszam, no, ludobójstwo na Wołyniu, tak jak było to napisane, jak to jest rzeczywiście i mówimy o jakimś konflikcie. No nie, no konflikt jest, jak się ścierają na przykład dwie armie ze sobą, a nie kiedy wpadają Ukraińcy i mordują siekierami dzieci. No przepraszam, to było ludobójstwo. Nie unikanie słowa Kresy Wschodnie, zwrotu Kresy Wschodnie, żeby... Dlaczego? Dlaczego mówimy o Wołyniu i Małopolsce, a nie o Kresach Wschodnich? Kresy Wschodnie to jest część naszego dziedzictwa i tam nadal żyją Polacy. Tam nadal żyją ludzie, którzy czują przywiązanie do Polski. I wykreślanie Kresów Wschodnich z programu edukacji jest po prostu ludobójstwem kulturowym. Raz zabiliśmy już, raz zostali zabici ci ludzie na Wołyniu przez te właśnie ukraińskie sierpy i kosy, a dzisiaj przez niepamięć, przez to, że rządy kolejne ich olewają tam. Czy na Białorusi, czy na Litwie, no na Ukrainie już, no nie, bo większość została zabita niestety. Ale kończąc, podstawa programowa, podstawa jeśli chodzi o lektury, musi formować dobrego obywatela, patriotę, który będzie gotowy do obrony też naszej ojczyzny, dlatego też przysposobienie obronne powinno powrócić do szkół. Powinno formować człowieka, który będzie gotowy do obrony ojczyzny, który będzie dumny z tej ojczyzny, który będzie też umiał ją krytykować, będzie wiedział. Dlatego ja uważam, że Gombrowicz powinien zostać, powinien być. Powinien umieć też podejmować krytykę, powinien umieć dyskutować, powinien rozwijać zdolności odpierania ataków erystycznych. Tak jak powiedziałem, też Barbara Nowacka stwierdziła, że wykreśli. No przepraszam, moim zdaniem reformy Barbary Nowackiej po prostu ogłupią naród, sprawią, że uczniowie będą uczyli się mniej, bo nie będą musieli, no bo nawet jeśli będą te prace domowe, będą one nieobowiązkowe i nieoceniane, a w szkole będą mieli okrojony program, który nie nauczy ich po prostu jak być dobrym Polakiem, jak, przepraszam, nie przekaże dobrego kontekstu kulturowego, nie przekaże pewnych kulturowych prawideł, które są łączące nas jako Polaków. I nie chodzi o to, czy one są prawicowe czy lewicowe, bo i Konopnicka, która była bardziej socjalistką, i ten Baczyński, który też był socjalistą, okej, niech będą, super, to też jest część naszej tradycji. I tradycja socjalistyczna i endecka niech będzie w naszym kanonie. I Gajcy, który był ONR-owcem, niech też będzie, i którego też Barbara Nowacka wyrzuciła, mimo że był świetnym poetą. Więc kończąc, szkoła nie powinna ideologizować, nie powinna być przede wszystkim prywatna, tylko powinna być zrównoważona i prywatna, i publiczna, ale przede wszystkim powinna rozwijać fachowców i prowadzić do tego, że Polska będzie się rozwijać. Dziękuję. Dziękujemy za zabranie głosu. Teraz jako ostatniego poproszę Adriana Orłowa, prezesa Fundacji Generacja Innowacji. Dziękuję bardzo. No tak, no, oceniając te reformy pani ministry Nowackiej,
No ja nie wiem, co tu ocenić. No de facto cała nasza rozmowa pokazuje, że my rozmawiamy o jakichś głupotach. Rozmawiamy o tym, że co tutaj się zmieni w pracach domowych i w kanonie lektur. Czyli prace domowe, no to wiadomo, no mamy usunięcie, likwidację prac domowych, później nie mamy już likwidacji, tylko mamy brak obowiązku, a za niedługo pewnie okaże się, że w ogóle nikt tych prac domowych nie ruszy. A druga rzecz to są te, ten kanon lektur, o którym jak już mówiłem, no co 4 lata się zmienia i tak sobie ci wszyscy lewaki, prawaki sobie między sobą zmieniają swoją stronę. Warto zauważyć, że Koalicja Obywatelska miała 8 lat na to, żeby przygotować sensowny plan na edukację. A co mamy? Nie mamy nic tak naprawdę, nie mamy nic sensownego. Nie mamy, tak mówię, no rozmawiamy o rzeczach, które są bardzo partykularne, są doraźne, są ewidentnie przygotowane pod cele polityczne. Teraz mamy wybory samorządowe, za niedługo wybory europejskie i ewidentnym celem jest to, żeby Barbara Nowacka mogła pokazać, że coś dowiozła, że ma tutaj jakieś efekty, że tutaj się coś niby zmieniło, że ten kanon lektur jest taki bardziej, wiadomo, liberalny, ale poza tym to realnych zmian w edukacji nie będzie. No nie spodziewamy się czegoś takiego, żeby nagle się zmieniła znacząco podstawa programowa, że zmienił się system działania czy finansowania szkół. Nie ma tutaj żadnych tego typu odważnych decyzji. Nie ma też żadnych pomysłów. Jeśli prowadzimy konsultacje na początku istnienia rządu, to oznacza, że ten rząd pomysłów na edukację żadnych po prostu nie ma. I co tu jest oceniać tak naprawdę? Ja uważam, że powinien powstać zespół ekspercki. No, Barbara Nowacka twierdzi, że podobno tak istnieje, ale jak szukałem, to żadnego nazwiska nie znalazłem, kto w tym eksperckim zespole jest. No coś podobnego jak z tematem CPK. Tam też są tacy, takie duchy siedzą, wiadomo, przy stole i sobie między sobą dyskutują, a ten duchem jest po prostu Donald Tusk. No i w rzeczywistości mamy taką sytuację, gdzie no, Ministerstwo Edukacji skupia się na doraźnej realizacji celów politycznych, a nie na realnej zmianie systemu edukacji. I bardzo marzę o tym, żeby tacy właśnie ludzie jak tutaj, młodzi, mogli kiedyś przysiąść przy tym takim stole, pokazać te swoje opinie razem ze starszymi, porozmawiać i rzeczywiście dojść do jakichś konkretnych wniosków. Też znaleźć ludzi, którzy umieją zarządzać tymi szkołami, którzy umieją robić nie tylko aspekty ideologiczne, jak tutaj my głównie poruszaliśmy, ale też aspekt taki typowo logistyczny. I żeby wypracowali nowy plan. I żeby to nie trwało 2 miesiące, tylko żeby to trwało nawet rok, nawet 2, ale to będzie plan na 10-lecie, a nie na najbliższe wybory czy najbliższe jakieś bardzo, bardzo krótkie zmiany. No i w sumie tyle z mojej strony. No. Nie wiem, co więcej. Dziękujemy. Tym samym nasza debata dobiegła końca. Ja dziękuję wszystkim przybyłym na to, żeby wysłuchać tutaj głosu młodych przedstawicieli środowisk politycznych. Debata pojawi się na kanale YouTube'owym Centrum Kształcenia Młodzieży Kuźnia w najbliższy weekend. Do śledzenia tego kanału gorąco zachęcam. Dziękuję wszystkim przybyłym, a przede wszystkim dziękuję gościom, przede wszystkim Julii Najmark z Młodej Lewicy. Brawa. Michałowi Błaszczakowi z Młodych dla Wolności. Szymonowi Bednarczykowi, sekretarzowi generalnemu Młodych Nowoczesnych. Filipowi Olszewskiemu z Platformy Obywatelskiej. Rafałowi Buca z Młodzieży Wszechpolskiej. Bolesławowi Orzechowskiemu z Młodych Socjalistów PPS. Adrianowi Orłów, prezesowi Fundacji Generacja Innowacja. Oraz Adrianowi Góra ze Stowarzyszenia Koliber. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy mogli się tutaj jeszcze spotykać przy okazji podobnych debat z uczestnikami młodych, ambitnych polityków.